Dobra, dobra, zaczynamy dzisiaj z Fanzlochem. We dwójkę będziemy tutaj robić totalny chaos. Powiedzmy. Dobra, ja proponuję tak, zacząć od kupienia dodatkowych też stołów. Ale nie stołów, ale w sensie nie dla ludzi, nie dla ludzi, dla nas. A, no, już mnie się straszyłeś. Nie, nie, spokojnie, aż tak nie jestem zdesperowany. Stoły dla nas, cyk. O, no i zajebiście. Trochę tutaj dobudujemy, trochę krzywo, ale ujdzie. Kurde, co to jest, żeby to znaleźć? Bo nie widzę, gdzie można kupić talerze. Talerze? No musimy są gdzieś tam budowlane. Może nie w sklepie budowlanym. Tak, ja zaraz sprawdzę. Co ty chcesz kupić? Talerze. Talerze. Ty chcesz kupić talerze w takim razie. Talerze? Albo wiem, mam pomysł, Fanzlok. Ja skupować talerze, zatrudnimy typa, który będzie sprzątał. Co o tym myślisz? Dobre. No. Zatrudnimy Daniela. Daniel? Kurde. A, przyszedł. No, o, to jest kelner. Ja pierdzielę. To dobrze, nie? No chyba dobrze. A tu się kupuje ta... Nie, co to jest dobre? Co to jest? Okrągły, płaski talerz, tak. No to kupuj. Kupię 5. Dobra. Ale to trzeba kupić też wystawkę na talerze. Nie, no co ty. Nie? Nie wiem. No jest wystawka na talerze. Regał na talerze. A to. Ty gadasz, gdzie jest? No normalnie jest. W drugiej zakładce. Czekaj. Czekaj, okazjonalne, nie. Meble, czekaj, stanowiska. I w tej drugiej kategorii. A, bo tu są jeszcze, dobra. No, są podkategorie. Ty sobie myślałeś, że co, że my tutaj na biedaka? Tak. No to nie tym razem. W sumie nie, no trochę pieniążków jest. Dobra. No dobra, tylko tak, gdzie trzeba mu kłaść talerze, żeby on nie wystawiał? Po prostu? Pytanie, czy on będzie w ogóle chodził? Tak, będzie chodził, tylko faktycznie. Jaka kolejka się robi. Czekaj, bo trzeba rozpalić. Ja pierdzielę, już kolejka. No taka kolejka, żeby się zesramy, a nie to zrobimy. Dobra, już się przygotowuję. Dobra. Git, podpalamy. Nie. No i do roboty. Dobra, czego ty potrzebujesz? Ty potrzebujesz na pewno pomidorów. Do pomidorowej. Ja pomidorów? Będziesz pomidorową robić. Chłopie, przed chwilą ci powiedziałem, że ja tylko frytki umiem robić. No dobra, no to ze pomidorową się też zajmiesz. Kiedyś robiłeś pomidorową? Pierdziele, nigdy nie robiłem pomidorowej. Dobra, wrzucę tutaj szybciutko, jeszcze mam trykota do mikrofali, żeby już się zaraz zrobił. Czekaj, przepisy. Dobra. Zupa pomidorowa, jak się to robi? Ja pierdziele, plastik. Dobra, ogólnie chyba trzeba, a nie jest antrykot, dobra. Antrykot 4, no nie wiem, czy to wystarczy, ale powiedzmy. Plaster pomidora? Dobra. Co ty gadasz? Idę po pomidory jakieś chyba. To w połowie jest zrobione. Kurde, teraz. Ile ludzi? 5 ludzi już. Weszli, no jeszcze nie weszli. Nie no, nie weszli, ale siedzą, czekają. Dobrze. Niech czekają. Dobrze im tak. Teraz wezmę talerz. Lekko masło, faken. Ta, łódko. Dobra, kurde, ale małą tą lodówę kupiliście, no masakra. No co ja poradzę, to Noilim kupował. No tak. On się nie zna na takich rzeczach, no. Dobra, lałem olej, to mogę wstupić od razu. Zastanawiam się, co na czymś w ogóle się znał. Żeśmy zatrudnili kucharza, no. O kurde, antrykot, o kurde, drugi raz mi upadł antrykot, ojajaj. To dobrze, będzie więcej smaku miał. Dokładnie, też tak uważam. Te fritki mi się nie robią w ogóle. Daj, Max. Dlaczego? Maxizm. O, teraz się robią, dobra. No, a żeś dolał oleju w ogóle? Tak, no pewnie. Hello. No ja nie wiem, czy... Teraz tak. O, wow. Nie, no był olej. Był? No. Olej, ten olej. Ketchup jest. Majonez jest, dobra, damy radę. A ty jeszcze mówisz mi o zupie, No, jeszcze zupę musisz robić. Nie ma łatwo, jak to się mówi. Dobra, czekaj, jeszcze sobie wrzucę trochę pomidorów. Pomidorów powinno nam wystarczyć w sumie. Więc muszę Kurde, Bela, nie chce się robić pomidorów. Dobra.
Dobra, fryty. A, kurde, zepsułem coś. Siedź tu. Fryty mi tylko daj, dobra. Dobra, zgrzeję sobie tutaj, szybciutko. Dobra. Dobra. I to jest gotowe danie, tak? Fryty, tak. Tylko będę potrzebował jeszcze fryt do piersi z kurczaka. O cholera. No, będziesz musiał fryty robić. Dobra, a... zrobiło się. Czekaj, damy tak. Dobra. My się robią. Do tego trzeba tak. Pomidor razy dwa, a nie pokrojony. Faken. Nie pokrojony? To. A, to że takie zwykłe. No. Chyba tak. Chyba? No, nie wiem. Dobra, w dupie takie na... ktoś no i tak zje. No to prawda, zje. Nie no, pokrój pomidor, kurde, jest. Ajajaj, tragedia. Dobra, jeszcze raz. A, że mantrykota nie doprawił. Kurde, bela, sól. Dobra, tutaj chyba ile też była sól. Tej wody trzeba nalać. Ma Narksa pewnie, nie? Wody? Dalej, pod korek. A nie, jeden, dwa wody. Nie przejmuj się. Ale jak zrobię więcej, to chyba będzie lepiej przecież. No dokładnie. Im więcej, tym lepiej. O kurde, że złą przyprawę dolał. O, dzięki, dzięki. Dobra. Tak, trzeba współpracować. Ładnie, dzięki za frytki. Już sobie zapakuję, trzy. Dobra, pomidorek razy dwa, wrzucony. Kurczaczek, tutaj drugi oczywiście. Kurczaczek. Dobra, jeszcze to, no, to tutaj. Mleko, dupę, skąd mam wziąć mleko? Nie mam mleka, idę do sklepu. To idź, o nie, już nie wróci, no i chuj. Straciłem pracownika. Spanikowałem. Wyszedł po mleko. Wyszedł po mleko, już nie wrócił. Czekaj, kurde, jak wygląda mleko? To jest mleko chyba. Co jeszcze? Mleko i masło. Masło to kurde tego? Słoma. Słoma? No słoma, dobra, masło. Tylko 5 ludzi jest jak coś, więcej nie ma chyba. No dobra, to otwieraj. Jeśli ich możemy wpuszczać. No dobra. Żądania przygotowane. Zastanawiam się nad Danielem. A co z Danielem? On będzie robił. No w sensie jak a, on czy będzie podawał? Tak. To się okaże. Daj jeszcze jedne fryty jak możesz. O cholera. Dobra, zrobię. O, antrykota chce. No i co, ty weźmiesz tego antrykota? Nie. No w ogóle nie bierze tego antrykota. Może trzeba jakieś jest specjalne na wystawkę właśnie, żeby zabierał. Może. Myśmy zatrudnili kelnera bez wystawki, w sumie mądre. To głupie. O nie, właśnie. On chce, pierś z kurczaka chce. Dobra, mam. A tylko frytki musisz mi dać. Dałem ci wtedy. Wtedy, dobra, no drugie, bo mam jeszcze jedno przygotowane na drugie, później. Dobra. Dobra, proszę. To na chuj nam ten kelner, pomidorowa. O cholera, i fryty, dobra, fryty ci dam. A tej fryty już widziałem, że masz zrobione. O, on bierze talerz, idzie myć. Dobra, tak to tak się działa. Dałem ci kolejne fryty są potrzebne, zwykłe, majonez tam. Pierdziele, kolejne fryty, dobra, dam z lodówki. Dobra. Żrej. A ty co chcesz? Ty chcesz zabrać antrykota? O nie, przyszedł! Juan tak głośno się odpaliło, że nic nie słyszę. Ja pierdziele, Juan przyszedł, rozumiesz to fan z loch? Juan przyszedł! Nie chcę Juana. Co chce Juan? Dzień dobry, panie Juanie! Hola amigo, jestem Juan! Wszyscy znają mnie jako pikantnego Juana! Mistrza ostrych smaków! Fajnie! Pikantne jedzenie to mój styl życia! Fajnie, ja mam ludzi do wykarmienia! Czego ty chcesz? Gorąco! Dobra, fajnie! Podaj mi talerz na... Dobra, łódka muszę mu dać, zajebiste! Dobra, odgrzeję mu! Już odgrzewam mu łódka! Dobra. Cholera, powiem ci, że będzie cińsko. Będzie wybitne, mówię ci. Tylko dźwięk trochę ściszę, bo jest strasznie głośno. Zupa? Chcesz zupa? Masz zupa? Halo. Jeszcze ktoś chciał zupa? Dobra. Już mu daję. Ej, no chłop mi odstawia tutaj te. Dobra. Jak tam się... O nie, dosolił! Najgorzej, chyba... Oj, czekaj, bo pierś z kurczaka chcę. Ej, no frytki mi się nie robią. Czemu się frytki nie robią? Właśnie się zjarały. Jak się zjarały? Na sensie, że ktoś już odmówił. O kurde. A, to możliwe. To możliwe. Całkiem możliwe. O,
To danie jest tak pikantne, że potrzebuję gaśnicy, aby ugasić moje kubki smakowe. Dobra, zajebiście, sprzedało się. O, nie zauważył, że jest odgrzany w mikrofali. Dobry Juan, ty. Trochę mnie poniosło, ale i tak bardzo smakowało. No i kurde. Dobra, robię więcej frytów. Fajnie, fajnie. Dobra, to ja też już się biorę. Kurczaka. Fryty jak coś są gotowe, jakieś tu leżą. Dobra. Chcesz sobie wejść? Potem wezmę, robię kurczaczka. Problem jest taki, że wszystko już wyszło. Jeszcze idą ludzie. No, całe jedzenie wyszło. Mięso, o kurde. Ja pierdzielę, ale przypał. Jak się tamto w dupę nazywało? Co się nazywało? Wołowinę chcę. Wołowinę? Antrykot? Tak, antrykota, tak, tak. O kurde, belka. Antrykot, cyca i utka. To się niedobrze składa, bo nie mamy zrobione nic. O cholera. Staram się robić pierś kurczaka, ale to nie takie proste, jak się wydaje. Dobra. Kurde, karpoflu. Dobra, robię tego. Robię antrykot. O kurwa, złą przyprawę użyłem. Ajajaj. Dobrze, będzie lepsze w smaku. No, na pewno, na pewno. Nikt dobra, totalnie nie zauważy. Dobra, obracamy. Teraz tak, te muszę wrzucić. O cholera, cała zupa wyszła. Cała zupa? No, kurde, Bela. Ja pierdzielę. Jak szybko ta zupa spieprza. Jak oni wszyscy tak szybko spieprzają. No. Ja pierdzielę, ten antrykot chcą. Dobra, 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 zaraz ci załatwię ten antrykot. Dobra, antrykot, tak, jeszcze dwa kawałki tego. Dobra, już ci niosę, już ci niosę, już ci niosę. Proszę, proszę, proszę. Super, podobało się. Dobra, pierś kurczaka. Masz frytki dla mnie? Mam dwa razy frytki. Dobra, poproszę fryty, dobra, dzięki. Dobra, cyk, cyk, cyk. Dobra, o kurde, zdenerwował się ktoś. Dobra, już idę, już idę. Proszę, no nie denerwujcie się, proszę. To druga osoba dostanie jedzenie, na przykład ta pani. O, dobra, zabrałem jej pomidory, zabrałem jej pomidory, spokojnie. Będą na później. Dobrze. Podjebałem jej pomidory. Na pewno się nie zdenerwuje za takie rzeczy, proszę cię. Kurde, Bela. A może uratowałeś jej życie? Mała? Może, może, wiesz, może ma uczulenie. Super. No. No i dobra, klasyczek. No i co, i on myje? On nie myje, zobacz. On nawet nie myje? O, oh, wow. Ale jesteś bezużyteczny. Jak on się nazywał w ogóle? Daniel? Daniel, zwolnij. Dobra, do klinowania. Co za Daniel? Cleaning. Dobra, ty będziesz washing, cleaning i whitering. Dobra, to jest kelnerka, czyścicielka i nosicielka. Donosicielka też. Nosicielka. No taka pucha, powiem ci. Nie, nie mamy pełnych, co ty gadasz? Mamy dwa tutaj talerze, a tu sześć. Dobra, odstawiam. Dobra, już przygotowuję na jutro, żeby coś tam było. Właśnie też już coś tam robię. Zimne mogą jeść. Nie, po prostu ona nie miała ustawionego pracy, że ma też to robić. Dlatego, ale już go zwolniłem, no to szkoda. Daniel się nie sprawdził. No Daniel niestety nic nie domyślił się, no co ci powiem. Mógł się domyślić, że kurde ty. No, tych naczyń tyle, mogę coś pozmywać, a on nic. Fajnie by było, żeby tak pomyślał. No, niestety. Przypłacił to karierą. Dokładnie tak. Dobra, frytki. I frytkami, dobra. Nie robię. A ja mogę więcej frytów wdupić, czy tylko jedne? Tylko chyba jedne. Też nie wiem dokładnie. Kurczę, trochę lipa. Kurde, się spaliło trochę. A, tylko trochę. Dobrze jest, będzie lepiej, wiesz. Do trafienia. Ja wiem, dokładnie. Ale tylko muszę jeszcze doprawić. To chyba było trzeba słodką papryką i solą chyba. Dobra. Dobra. Okej, super. W sumie moje jadania nie wymagają w ogóle przypraw. No to fajnie, to chociaż tyle masz dobrego. Ciekawe. Nie wiem, chyba ten, no i Lim doprawiał. A moje nie wymagają, no widzisz jak jest? No cóż. No cóż. Dobra, można jeszcze coś wrzucić, żeby
to by się zrobiło. Jakieś pomidory powrzucam, póki jeszcze żarzy się. Da. Trzeba wykorzystać żarzenie. Tak. Ale... Ja bym chyba sobie kupił jakieś takie coś, żeby postawić tam te talerze. Może ta babeczka będzie zabierać. O. Co ona ci tam grzebie? Nie wiem, chyba te. Owieczki mi bierze. Nie wiem, czego ona chce. Ale się chyba zastanawia nad sensem istnienia. No, to się zdarza. Nie wątpię. Dobra, robimy jeszcze fryta. Kurde, na godzinę. Nie, się ten, się skończył grill. Ajajaj, się nie zrobiło wszystko. No cóż, jutro dokończymy. Szkoda rozpałki, nie? No, nie ma co rozpalać teraz. Zostawię na jutro, będzie już tylko połowa do zrobienia. Schowam sobie fryty. Dobra. No kurde, nie mam gdzie schować zupy. No to kładź, masz do mnie. Będę wachlował tymi, kurde. O, dobra, tu se dam. A pietruszka, zajebiście. Dobra, wszystko mamy. Trzy dania na jutro przygotowałem. Pomidory jeszcze schowam. Dobra. Ale kurde, klasa. Dobra, trochę frytów mam. Czy mi się wydaje, zamykamy, że się podwoiły muzyki? Nie. Jak mi się wydawało. Zupę sobie schowam u ciebie. Dawaj na dole, jest duże miejsce. Dobra. Nie, a bo tu. Spoko. Przygnieś moje łódko. Będzie lepiej, tak smakowało. Dobra. Wracamy do domu. Strasznie ciężki dzień, ale Juan zadowolony. No Juan zadowolony, zaraz zobaczymy co dostaniemy. Czyli za co, klipsa możemy teraz robić, no chyba tak? Da. O cholera. Ale pyszna zupa. Ej Daro, możemy rzeczywiście kurde troszkę... Uspokójmy się z ilością dań, które my podajemy. W dwie osoby tyle dań podajemy. No dzisiaj no ilość gości spadła. Do jakichś trzech czy coś, nie? No, się no, ograniczyć no. Dań. O kurde, patrz ile odblokowano rzeczy. Aż 4 rzeczy odblokowaliśmy. Specjalne tam szaszłyki. Jest rosół? Chyba tak. Kurde, rosół. Zobaczę, w banku możemy... Wiesz, ja będziemy zapłacić. Od rosołów. Dobra, zapłaciłem w banku podatki. Ile? 5 stówek podatków. Bo niestety. Nie zamykasz kurde lodówki. No i zamykam. Nie widziałem, że ich zamykasz. Światło się nie pali. Nie, po prostu za kelnerkę musimy 5 stów za dziennie za nią płacić. Ja pierdziele, czekaj, ja wiesz co, kupię sobie taką jedną tą przystawkę może, taką o. Dobra. Czy ona brała stąd w ogóle rzeczy, czy nie? Ona jak nie. Jak miałeś wystawione? Nie, co ty. Może jest jakieś takie coś, żeby właśnie brali z tego. Wątpię szczerze. A, takie stanowisko, no to może. Ale nie widzę, kurczę. Co to jest stanowisko? Półka magazynowa. No i po co mi półka magazynowa? Nie wiem, jakiś magazyn. Weź w ogóle. Są to potrzebne. No nie wiem właśnie, do dupy z tym. Właśnie. Tu jakieś automaty. Ty masz tę zupę zrobioną? Coś tam mam, no. Dobrze. Zupa i fryty mam zrobione. Apa, chudząca? Po co jest szafa chłodnicza jest? Po co to komu? No ja nie wiem po co chłodzić szafę. No właśnie. Głupie. Racyk, o, pięknie. Sobie to. Dajmy tak. No i w dupę pięknie. Ale idę sobie jeszcze kupię masło i mleko do pomidorówy. Albo robimy coś innego. Znaczy nie, i tak trzeba z tego się pozbyć chyba. No ja bym się pozbył tych rzeczy, które teraz mamy. Wydał wszystko, co mamy. A resztę no to... Nie wiem, zajmiemy się potem. Tak, tak. Ej, bo możemy robić w końcu tego kepsa, czy może, czy jeszcze nie? Może, a te szaszłyki możemy robić. Cholera, dobrze. To dobrze. To co, z czego rezygnujemy? Mamy 5 dań w sumie. Potem możemy zrezygnować z antrykotu. Pierś z kurczaka możemy zrezygnować, bo mamy tylko jedną. A łódka? Łódka jeszcze mamy. Łódka będą na 3 porcje. A w sumie na 4, bo jedne już mamy zrobione. Bo łódka to tak w sumie 2 łódka aż schodzą, nie? To trochę tam trochę czasu idzie na to.
Trochę tak, no ale to, bo to trzeba podwójnie doprawiać. Weźmy. Dobra. Piło. Zostaw pieprzone frytki. Dobra, tu będzie wystawyczka, babeczka, zabieraj. O kurde. Będzie zimno, ale co z tego? Ale wezmę talerz. A czekaj, bo ty masz mikrofale, to ja to podgrzeję gdzieś no u ciebie, boże, tak? Boże, proszę cię bardzo. Kurde, to tak... No, chyba dobrze. No dobra, robi się. To jakoś się nie zjara tam? Nie. To się samo wyłącza, kiedy już się zrobi. Aha. A to jest smart mikrofala. Kurde, ale technologię wymyślili. No. Dobra, albo nie, nie wiem. Na razie jeszcze tutaj to będzie leżeć. Ja to przygotuję menu bez piersi z kurczaka. Dobra, ale gorące, cholera. A, menu. Krótka z kurczaka, frytki. A, odblokuję te nowe potrawy. A. Odblokuję się tutaj. Hot dog! O kurde, Bela. Odblokowaliśmy hot doga. Ciekawie. Dobra, więc tak, jeszcze dodam sobie tego, grillowana wołowina. Tylko kebaba zrobimy jutro. Te nowe kebaby to już sobie jutro zrobimy. Dzisiaj zajmiemy się tymi jutkami. Zajmiemy się oczywiście zupa pomidorowa i rosół już można robić. Rosół, jestem specjalistą, nie wiem czy wiesz. Tak, no ja wiem, miałem pięciogwiazdkowy rosół. Pięciogwiazdkowy rosół, najlepszy. Tak, tak, no tak. Słyszałem legendy. To... Ej, taka sprawa, jednak miałem dawać pietruszkę do zupy. Ale to chyba nie się spróbował. Kto by na to patrzył? No właśnie. Pietruszka, py! Po co komu? Dobra, dodałem 4 dania. Utka dobrze robiłem. Dobra. Ale nie na dzisiaj, nie? To co na dzisiaj? Nie. Dzisiaj dodałem tylko 4 dania tak ogólnie. Kurczę, straszysz chłopie. A, okay, olej muszę spokojnie. Nie przejmuj się, dobra, tylko tak, wezmę sobie szczętrykota, ale przygotuję. Wczoraj było chyba gorszy dzień, bo dzisiaj ludzie już się nie ustawiają w kolejce. No cóż, jest jak jest. Bywa. Aj no, nie doceniają, po prostu kucharz się jeden zwolnił. No i tak wyszło. Niestety nie mógł z nami wytrzymać, nie wiem o co mu chodziło. Nie wiem, przecież była fajna atmosfera. No najlepsza, przyjemna. Pewnie. Dobra, jest 20, jest tego. Pani Jadwiga dobrze sobie radzi w pracy po jednym. Nic jeszcze nie zepsuła. No ona nic nie zrobiła jeszcze. Nic nie zepsuła też. Trzeba na to patrzeć z dwóch stron. Czekaj, bo trzeba jej. Ona nie chowa tych rzeczy do tych. Dobra. Teraz ale muszę. Umyła coś w ogóle? No umyła, tak? To ja to chowam teraz. Okej. Dobra, kurde, wszystko ładnie umyła. Tam tylko mi się przypala. Patrzmy jakichś fleków tam. Czego? Fleków? Takich. No jakie maziaje, czy jak to tam nazwać. Maziaje? Takie fleki, no. Takie plamy, o. A, plamy. Ale gdzie? Na tych, na talerzach. Na talerzach? Tak. Chyba czyste nawet, chyba czyste. Powiem ci, że chyba nic lepszego do roboty nie miała. Kurde, nieźle. No. Czekaj, ja coś chciałem chyba kupić, ale co ja chciałem? A keczup, dokładnie, bo mi się skończył. No, to niedobrze. Keczup się kończy, to jest tragedia. No właśnie, trochę jest. Ej, no rzeczywiście nikogo nie ma w kolejce, trochę przypał. Weź ty, może zadzwoń do kogoś, żeby... Chyba otwierać już trzeba, nie? Chyba ta, no. Kurde, keczup za 50 pieniążków. Ja pierdolę, to ty gadasz. Ale drogo jest. O kurde, nie to dodałem znowu. Ja pierdolę, ja to potrafię. O kurde! Ten się skończył! Papryka słodka. No to dobrze, bo otworzyłem już. Restauracją. No to idź po paprykę. Kurde. Jaka? Papryka chili, słodka chili. Chili słodkie. Papryka chili. Zupę tak, chcę, kurde Bela. Już idę. To nieźle. Kupowałem chili. No ja wiem, że kupowałeś. Proszę. Jak ci to dać? Proszę. Dzięki. Weź miseczkę, weź tego, lejemy. O kurde, żem trochę przesłodkował.
Ja pierdzielę, tam za dużo dodało. Antrykoty 2. O nie, się zdenerwowała. Się zdenerwował chyba. Oj, frety chce. No o, jest zażenowana twoją pomidorową. Dlaczego? Nie wiem, spytaj jej. Kurczę, przecież jest świetna. Frytki jeszcze. Ej, dlaczego Grażyna stoi na placu i nic nie robi? Tak, oczywiście. Halo, Grażynka. Ja pierdzielę. Ej, no zjadła moją tą i mi... No, zdenerwowała mnie. No, co jest nie tak z moją pomidorową? Nie wiem, co jest nie tak z moją pomidorową, jakby pomidorową, ale są smutni. No dobrze. Tak miało być. Dobra, zarabiamy pierwsze pieniądze. Tak jest. Znowu pomidorowa, dobra. Zobaczymy, czy ten cię będzie cieszył. Masz to się na pewno cieszyć, chłopie. No kurde, przyszedł dobrze zjeść. Zęby polecą. No zobaczymy, jak będzie musiał gryźć pomidorową, to chyba niedobrze. Ej, no dałem nawet pietruszkę, jak było w przepisie. Masz. Pietruszka. Ej, no smutny jest! No to coś zjebał coś. Kurde, no wziąłem pomidorową, ten ketchup. A tamta jest jeszcze na ketchupie. No. Pomidorowa na ketchupie. No to jest od Lima jeszcze. No i zajebiście. Nie, bo zachodzi, powinien się cieszyć. Cieszyć, no kurde, na ketchupie innowacyjne smaki, a to... No, dodatkowo jeszcze, że mają pomidory, to jeszcze mają ketchup. No nie? No, czyli jeszcze więcej pomidorów, a oni narzekają. No ta. Powaleni są jacyś. Masz i się ciesz. Tak. Ej, no ta Grażyna jest gorsza od Daniela. Daniel chociaż te rzeczy zbierała, ona... O dobra, nie no, zbiera, patrz jak się stara. Myślałem, że nadal siedzi na placu. Nie no. Ona wie, co się wokół niej dzieje, spokojnie, nie przejmuj się. Powiedzmy. Dobra, zimne teraz będzie za pokrytki. Ogólnie to się łódka skończyły, więc trochę przypał. Dobrze jest. I tak się mamy mówisz? Pozbyć łódek, nie? No. Tak, tak. Mamy się pozbyć łódek, ale nam już brakuje łódek. Masz fryty. Zimne. No i ta zimne fryty je i ucieszona. Daje cieplutką pomidorówę i krzywda. No, zależy od człowieka, no. Chamstwo. Tak, tak. A dam ci więcej pietruszki, masz dwie. Będziesz się cieszyć z dwóch pietruszek? Nie. Nie cieszy się. Kurde, Bela, było blisko. Dwie pietruszki to nadal za mało. Ja myślę, że było blisko bardzo. Dodaj trzy, to na pewno będzie szczęśliwa. Wypieprzam Gara do kibla. Tam taki składzik będzie zarąbisty. Radio chcę. O, chcę zmienić, dobra, już zmieniam. Zmień. O, to ci podoba się? Dobra, podoba się. Kurde, wszystkich chyba obsłużyliśmy. No, chyba tak. Kurde, Belka. I się zakończył. No i dobra, closet. No i pięknie. Ty, nawet te zarobki nie są najgorsze. No, ponad 9 kafli mamy i nawet się kurde wszystkie łódka nie wyprzedały. O kurde, znowu będą łódka? Nie, no nie będziemy dodawać łódek. Czekaj, ten jeden wyrzucę do śmieci, bo jest przepalony i w ogóle tylko jeden. Czemu jest jedno łódko? Zostaw, będzie dobre, ktoś będzie sobie zje. Jedno łódko, kurde. No a nie, mam nawet dwa łódka jeszcze zrobione. To pytanie, nie? Tą pomidorową z ketchupem zostawić? Nie, no wypierdol. To się nie skończy dobrze. O kurde, aż mi gra zaczęła lagować. Dobra, to będziemy teraz rosół, nie? Robić. Dokładnie. Rosół, dobra rzecz. Dobra, przepisy. Dobra. Rosół. Dobrze. Pierś z kurczaka razy dwa. O nie, czekaj. Co tam? Bo na rosół muszę mieć szaszłyk z kurczaka. No to zaraz ci zrobimy szaszłyki. Nie no, muszę te patyki kupić sobie, nie? No, tak, tylko że trzeba najpierw kupić to stanowisko na to w ogóle. Jakieś stanowisko. Nie, szaszłyk robisz, kroisz po prostu kurczaka, uchwyt nie? Na szpikulce. I nadziewasz. O, widzisz. O, dokładnie to chcę. To zaraz ci postawię tam. No ale nie tam! No już, masz, proszę. O, jak fachowo. No, szpikulcuj sobie, nabijaj się. Idę sobie kupić jakieś szpikulce. No weź mi też kup. Chcesz jakiegoś? No, weź mi kup szpikulce. A, wezmę ci jeden. Aha. Mikser stojący możemy kupić, nie wiem, czy to nam jest potrzebne. Kupię 4, niech będą szpikulce. Kurde, możemy kupić dojebany grill.
Chyba kupię. To jebany grill? To jebany grill, no. Ten długi taki? No. No przyda się, pewnie. No dobra, to jak kupuję. Położymy go tutaj, to w sumie nawet we dwóch można korzystać. No. Weź zabierz przyprawy trochę, przesuń trochę. Okej. I to pudełeczko, co tutaj obok mnie jest. O kurde, daleko to mam zostawione, dobra. Czekaj. To jeszcze chyba miskę musisz zabrać tutaj. I te przyprawy lekko przesunąć, całe stanowisko przyprawowe. Kurde, człowieku! No, tragedia, ja wiem. Jak się zmienia ten tryb? Dobra, mam. Zabierz ten stojak na przyprawy. Już wziąłem. A nie mogę postawić, co jest? A wyjeb to mój grill. A może tak, no. Mój grill. Jeszcze? Mój grill wyjeb, o. No wziąłem. Nie mogę go postawić. Mogę na ziemi go postawić co najwyżej. A to postaw na ziemi, on jest taki może duży, stojący. Nie. Do rura w ogóle. Będzie nam kopcić tutaj. Czekaj, może wezmę te grille, wyrąbię na zol i sprawdzimy, czy... Może tak jak... No. Patera. Wow, co to jest? Ty! To bardziej w drugą stronę podmienię. O. Tak. Dobra, zajebiście. Ja coś tam dam. To co, jak można to sprzedać? Tak, za 1000. No, sprzedajmy te grille, no sprzedawaj, nie potrzebujemy. Ho, pieniądze. Dobrze. Dobra, tu mam gazowiczki. Przyprawy dam tutaj. Daj Velvex. Żeby były. Jak się kurde... Ja pierdziele, sprzedałem sobie! Ja pierdolę, stolik sprzedałem. Kurde, jak zmienić ten... Kup nowy stolik. Nie umiem zmienić sobie trybu. Jak go zmienić? Dobra, o. Co się zmienia? Już doszedłem. To jak cel w życiu. Zmienione. Kurde, jakieś majonezy. Po co to komu? O, ale deska się trzyma. Ej, ciekawe, czy mogę kruić na tej desce? Chyba tak. Widzisz tą latającą deskę? Widzę, no. Na niej mogę kruić normalnie. Zajebiście. To, że jak ci spadnie akurat przypadkiem. Nie, na pewno nie. Dobra, czekaj, trzeba do... O, tego. A nie, to do Nera to chyba jeszcze nie. Kurde, potem na 80 można kupić taki dojebany stojący grill. Dojebany stojący grill? No. Ciekawie. No kurde. Pojemniki z naczyniami. Dobra, ja muszę tu zrobić sobie przemeblowanie. Teatikor. Bo spieprzyłem. No i dobrze. Kurde, no, nie wiem co jest tam... A, na pewno mikser będzie potrzebny, żeby mielić mięso. Dobra, to sobie tutaj jebnę. O kurde, i trzeba kupić więcej misek, idę po miski. Misek do mieszania. No. No nie mogę deski podnieść. Miska do mieszania. Kupię 4. Dobra, dawaj mi to. Dzięki. Dzięki Zbyszek. Zawsze można liczyć. Ej kurcze, pomóż mi. Co się dzieje? Miski nie mogę, znaczy deski nie mogę podnieść. Ja pierdolę, co ty gadasz? Coś ty tu zrobił. Masz tu deskę latającą? Rzeczywiście nie da się jej podnieść. O cholera. Ja to żeś zrobił, kurwa no. Stoliczka tu nie mogę dać. O czekaj, mam, złapałem. Pod kątem trzeba było. Na ziemi. Ty co nie? Będę kroił na ziemi najwyżej. Dobrze, o uratowany. No i teraz damy tutaj. Dobra. Stryk. Teraz tak, miseczka. Miseczka, miseczka. Kurde, miseczka. Się walałem jakieś przyprawy tutaj. Dobra, to będą miski. To jakieś mam tego. Dobra, przede wszystkim tego. Sól, właśnie pieprz i tą paprykę. A papryki nie mam. Ale to już jest papryka, tylko pieprz jeszcze. Aha, chcesz pieprzu. To jest papryka? No. Nie, pieprz, dobra, mam. Właśnie popieprz, super. Bo te kurde przyprawy możemy jakoś wypieprzyć. Tutaj uzupełnię talerze. Niech stoją tutaj, o, te przyprawy. Dobra, mam wszystkie talerze zrobione, super. Tylko kelnerka nam się zepsuła i próbuje w grill wejść. Nie wiem o co jej chodzi. Ajajaj, no Grażynka się trochę, wiesz... Bugowała, no. Zafascynowała chyba naszą pracą. Naszym grillem nowym.
Dobra, zobaczę te nowe przepisy. Zobacz, zwykły kebab. To w takim razie plaster antrykotu będzie trzeba kupić. Zmiel mięsowy za pomocą maszynka. Tłuszcz wołowy trzeba kupić. Sól, pieprz. Dobra. Szpikulec. No to jest proste całe. Tylko nie. Tak, że trzeba tam coś dodać jeszcze poza tym. Poza... Jakiś ten czosnek trzeba jeszcze kupić. Ja pierdzielę, co za tragedia. No, ale taki normalny czy w proszku? Normalny właśnie, w tym problem. Kurde, to nie mamy. No. Dobra, kupię. Kupię na 20. I do tego co tam jeszcze? Zielona papryka, ale to jeszcze mamy. Dobra. Dawaj mi to. Dzięki, dzięki, byczku. Dobra. Dobra, będzie tutaj. Witam serdecznie. Dziękuję. Teraz idę po antrykota jeszcze i tłuszcz wołowy. Okej. Grażby, na gdzie się pchasz? Dobra, antrykot. Kupię od razu 10 antrykotów. I do tego... Co to jest? Tłuszcz wołowy. Aż w kulce jest. Dobra, jest. 20 tłuszczyków wołowych, dobra. Bardziej więcej, trochę poszło, ale... Kurde. Ale przynajmniej już wszystko mamy. Dobra, do szaszłyków. Coś dałem. O kurde, zlagowałem się w drzwiach. Dobra, już jest git. Dobrze jest, ruszasz się. Zachowam. W takim razie co poza tym jeszcze byłoby mi potrzebne do przepisów? Teraz sobie luknę przepisy. No i tutaj szaszłyk z kurczaka. Czerwona papryka, cebula, pietruszka. Pietruszkę mamy, paprykę mamy czerwoną. W takim razie potrzebuję jeszcze tylko cebuli, no to trzeba będzie kupić cebulę. Do tego jeszcze jest kebab z pomidorami. Pomidor, ziemniak, cebula. Dobra, ile masz ziemniaków? Plaster. Ja ziemniaków trochę mam, mało, o 6. No to dokupię ziemniaków. Dwa pomidory mam też, mało. A kurwa, cytryna, to nie to. Ziemniak? A, ziemniaki tanie są. To kupię od razu. Plaster cytryny potrzebuję jeszcze, więc bierz cytrynę. Cytrynę? Dobra, to tak, kupię. Tak, bo do rosołu trzeba cytrynę. 5 kupię. Z 20 cebul kupię. No i dobra, no i chyba tyle. No. I czerwonej papryki mogę trochę pokupować. O. A ty wziąłeś te? No. To nie wziąłeś te? Tego nie. Piersiów z kurczaka. Nie, ale są potrzebne? Do rosołu, nie? A, do rosołu, to weź sobie kup. Tak. Kurczę, drogie rzeczy. Drogie, a co ty myślałeś sobie? Jak oceniasz tę gierkę? Zajebista jest. Chyba szef jest szef. Jest szef. Dobra, ja rosół mogę robić chyba. Ale coś jeszcze? Ile będziemy robić dań? O. Będziemy robić nowe wszystkie te szaszłyki. Kebab z pomidorami, szaszłyki z kurczaka. A, to szaszłyki z kurczaka, to też będę potrzebował kurczaka. Ile kupujesz piersi? Mało. A jeszcze zwykły kebab będziemy robić. 6 tylko mam. Dobrze. Kurde, strasznie drogo wychodzą te. No, produkty są drogie. No i ja tak, mamy robimy kebaby i rosół. Jakieś. No to można fryty. No to frytki. Wiesz. Frytki, kebaby, 3 i rosół. Dobra, to ja będę robił rosół. Dobra, chodź i spać. Fryty. Damy radę, kurde. Rozkurwimy to, dobrze. Pijam serdecznie, idziemy spać. Frit? Dobra, kurde, git, jest zarobione. 5700. A wydane jeszcze więcej. A, bo ty za 4 kachle poszedł ten, nie? Piec nowy. A no tak, no to nie są tanie rzeczy. No pewnie, że nie. Paję kebab. O nie! O kurde, co pan chce to pan, od nas? Do ciebie. Mój chyba. Boże, co za smród! Chyba jak się zesrałeś, to śmierdzi! Jaki smród? Przecież ładnie pachnie. Przestań, to jest piękne, o co ci chodzi? Przecież nic tutaj nie się nie dzieje złego. Może mu chodzi o to, że kibla nie mamy. Jakby to powiedzieć? O, co ty... O nie! Będzie na później, zostaw. Dodam do rosołu. Dobra. Nie może się tak zmarnować. No nie, no dobra, co zrobię? Robię rosół. Ja już grilla rozpalam. Ale będzie rosołek, ohoho. Zarąbisty. Woda, szasz, o kurde. Rzecz nam karę załatwił, no.
Jaką karę? Finansową. Ile zapłaciłeś? Nie wiem. No to niewiele. Dobra, jeszcze dodamy do naszego tego menu antrykot zwykły. Mamy, zostało nam go trochę i trzeba się go pozbyć. Ty wariacie, opanuj się. Dobra, więc tak. Tutaj masz swoje ziemniaki, cytrynę, cebulę, czerwona papryka i zielona papryka. To no, takie głośne się nagle zrobiło, ta gra jest jakaś zepsuta. Tak, czasem pieprzy to coś, no, no takie. Plaster cytryny. Mamy cytrynę? Tutaj, tak? No, no, no. A jak wyjąć z pudełka to, co ja chcę? Scrollem. Okej, dobra. Dobra, więc tak, tutaj mam jeszcze antrykota przygotowanego. W takim razie dwa? Ruszamy do roboty. A, to jest dwa. Dobra. A w takim razie tutaj rzucamy antrykota. A... Kurde, Grażyna, posuń się! A, kurwa, mamy jeden zasadniczy problem. Taki, jaki? Jak to ci powiedzieć? A. Jak to się powinno... O, nie pamiętam. Powinniście mieć chyba jakąś... O, maszynka do mielenia mięsa. Jeszcze nas stać, dobra, to nie jest tak źle. Ej, można jakoś lepiej zgarniać z tego patyka tego kurczaka? Czy tak po jednym trzeba rzucać? Po jednym chyba, wiesz? No chyba, że weźmiesz ten patyk i po prostu sam nakładasz. Ale do tego, do gara już. A, do gara to nie ma. No to do dupy. Dupy, do dupy. Na serce cytryny. Bulion! Nie mam bulionu! Ej, robi się. To idź sobie bulion. Trochę ci zostało, 400 zł. Dobra, więc tak, czego ja potrzebuję? Potrzebuję przepisu. O, to muszę cofnąć. Dobra, zwykły kebab. Zmiel maszynką plaster antrykotu, dodaj mięso mielone. 4 tłuszczu. Czy soli, czy pieprzu, dobra. Dobra, jest bulion. 15. Okej. Tak, 15. Kawałki tłuszczu wołowego, do tego jeszcze dorzucimy sobie sól i pieprz. Kaszek z kurczaka razy 8. O. Chyba jest. Dobra. Mamy to. Dobra, teraz tutaj do miksera. Nie wiem, czy potrzeba w ogóle miksera. To nie było potrzeba. Dobra. Nie, to... Jak podgrzewam fryty w mikrofali, to razem z majonezem i ketchupem, nie? To proste. No, lepiej będzie smakować. No, ważniejsze, gorętsze. Szpikulę do szaszłyku, przymocuj do miska, dobra. Mamy kebab. Kebab, kebab. O, w końcu pierwszy kebab. W końcu proste. Kebab bajojajo ma sens. No, kebab bajojajo w końcu ma kebaba. Dokładnie. Bieluj, czosnek, zielona papryka, dobra. Ja już mam jedną zieloną paprykę przygotowaną. Tylko podgrzeję. Zielona, czosnek jeszcze. Czosnek był tutaj obok. O, tutaj był. Bieluj czosnek. O. Bieluj czosnek. Bieluj czosnek. Jest, jest. A to już się zrobiło. Tu trzeba jeszcze obrócić. Oj. Jak poleciało. Dobra, teraz tak. Bierzemy sobie tak. Zdejmujemy, kładziemy. Zielona papryczka. Do tego tutaj czosneczek zaraz się zrobi. No i kurwa, przygotowane. Ty, ale przydałoby się, kurde, takie coś, że oddajesz jakiś właśnie talerz i babka se zabiera do, wiesz, stolika, nie? No, byłoby zbyt pięknie. Tak, biegać, kurczę, to trochę lipa. Trochę lipa. A, ten czosnek chyba jeszcze trzeba pokroić, tak? Pokrój, dobra, to nie to. Grilluj, pokrój czosnek. Jeszcze jej czosnek muszę pokroić, ale tragedia. O, co będziesz kroił czosnek? No właśnie, ja też się zastanawiam. Nie warto. A trzeba tutaj zmienić. Git. O, taki jeden jest na 4 kepsiki. Więc nie najgorzej. No, w sumie spoko. No, już tak uważam. Teraz grillować jeszcze czosneczek. Czy czosnek? Dobra, 4 fryty są zrobione. O. Zabieram. Zdejmujemy, cyk. Dobra. Jeszcze jeden talerzyk.
Tyk. To ja sobie może drugi rosół gotuję, a co? No se pierdolnij rosołka. Pewnie, że tak. Dobra, następny kepsik w takim razie w kolejce do zrobienia jest tutaj. Kurczaka. W takim razie od czego trzeba zacząć? Weź pierś z kurczaka, użyj przypraw. Dobra, pokrój pierś z kurczaka. Tłuszcz wołowy. Weź pikulec. Czyli co, to wszystko trzeba przerobić w tym? Pokrój pierś z kurczaka, tłuszcz wołowy. Dobra, czekaj. Gdzie jest pierś z kurczaka? O kurde, bera, zaraz czosnek mi się spali. A to jeszcze wszystko pokroić. Pilnuj! Dobra, jeszcze tak. Dobra, jest nadziane. Ty... Dobra. Ale się pali, bo. Jest pierś z kurczaka. Dobra. Ty masz pierś z kurczaka tam u siebie? Dwie mi zostały. To daj jedną dla testu. Masz. Do próby testu, dzięki. Dobra, muszę ją pokroić. Czekaj, czekaj, gdzie była cytrynka? Dobra, przy... Dobra, tak, więc pokrój i pokrój tłuszcz wołowy. W takim razie jeszcze tłuszczyk wołowy sobie wezmę, pokroję. Tłuszcza będziesz kroił? No, będę kroił tłuszcz. To tak, jest lekko spalony czosnek, ale kogo to tam interesuje. Dobrze, no, jest. Zajebiście. Dobra, teraz tak, tutaj. Tutaj. Jeszcze tutaj, dobra. Zajebiście. No, no nie, ej, czemu to się nie robi? Halo? Ej, zbugowało się to zielone papryki, nie robią się w ogóle. Gdzie się nie robią? No patrz, no zielone papryki się nie robią. Widziały się, zepsuły. No, nie robią się w ogóle. No. Wow. Daj do mikrofali. Myślisz, że to działa? Pewnie ta. Ale mogę sprawdzić. Albo sobie możesz do rosołu mi wrzucić. Tak? Czekaj, pewnie spróbuję. To się zrobi rzeczywiście. O, ta się robi. Oho. Niemiło. Może przeterminowana była. Może, może. Zaraz sprawdzimy. Dobra, jak ja mam wszystko. Czym bardziej chyba przeterminowane, tym lepsze. No dojrzały. O, i się zrobiła. Znaczy taka jest po prostu ciepła. Ciemna. Aha. Nie zrobiona, ale ciepła. No to chyba nie, o to w tym chodziło. O to chodzi, tak ma być. Oj, dobra. Trzeba w takim razie ustawić menu. Oj, nie tak. Dobra, tak. Się robi. Ustawmy menu, przepisy. Nie, nie przepisy. Menu. W takim razie rosołek dzisiaj, kebab z pomidorami, kebab z kurczaka, kebab zwykły fryty i fryty. No i kurwa, 6 dań dzisiaj. Kurde, olej muszę kupić. Dobra, więc tak, nabite już na szaszłyk. To dalej w przepisie jest. Szaszłyk z kurczaka. Sól, pieprz. Dobra. A, nie, naprawdę. Otwieram już. Jebać. Już otwierasz? Ja mam jeszcze dania niezrobione. Odparłem. A ja oba mam niezrobione dania. Dwa niezrobione dania mam. Co ty robisz? Ile można czekać, panie? No halo. Dobrze jest, damy radę. Wyluj z obu stron, ściągnij z roz... cebula, czerwona papryka, o, cebula, pokrój cebula. Kebaba. Jakiego? A ja wiem, taki czerwony. O kurwa, akurat tego, którego w ogóle nie zrobiłem. Nawet nie zacząłem. A tu drugiego chcę, zobacz, takiego. Czekaj, czekaj. Papryką? O, takiego, ja mu dam. Dobra. Cieszy się. No i zajebiście. A taki inny kebab w kostki taki. No to też się robi, no. W kostki taki, zajebiście, no. Ja nie wiem, jaki to jest. Jeszcze kurwa cebulę muszę o, zrobić. Ależ. A nie, to jest ten, frytki. Dobra, cebula. O, jeszcze raz taki. Wezmę go. Dobra. Dobra. Ej, no nie mogę dzięki tego... Kebab. O, daj mi, dobra. Ja pierdolę. Może się odjebał. No nie, no ja ten. Proszę pana, jest. No nie mamy tego w menu jednak. Pan poczeka. Ja pierdolę. W kostki kebab. Jak w kostki. A my jedną pierś z kurczaka. Mogę kupić już. No to kup, szybko. A nie, czekaj, muszę fryty wydać, spokojnie, no proszę weź frytki. Kup. Nie wkurwiaj mnie. Ja dbam o swoich klientów. Ja też się ja staram, żeś odpalił, kurde. Bo ile mogą czekać pod drzwiami? No kurwa mać, no nie mogę w nóż trafić przez ciebie. Dobra, no tutaj, dobra. Idą cyce.
Już. No nie, no proszę. I wyszedł. O nie, pomyliłem ten tal, ajajaj. No nie, pani się nie denerwuje. To przez kolegę mądrego. Jak ty dbasz o tych swoich klientów? Masakra. Ja pierdolę, jeszcze mi będzie pouczał, no. trzy razy cienki kebab. Cienki? Który cienki? Tak, ten co leży, z papryką. No, o kurde. Jeden dałem. O, cienko to jest, kurde, bela. Drugi dałem. Ale trzeciego nie ma. A trzeciego nie ma, proszę wypieprzać. Proszę wypieprzać. No nie mamy, no co będę robił. Kurde, muzykę bela. Muzykę chcę zmienić, dobrze, proszę. Dobra, antrykot. Jeszcze tłuszczyk potrzebuję. Potem doprawić. Czerwony kebab. Tłuszczyk, teraz doprawić. Czekaj, czekaj, czerwony kebab. A nie, czerwony kebab. Który czerwony? No nie ten kwadratowy, ani nie cienki. A ja tam tego nawet nie zacząłem robić. Czym ci pomóc, no proszę. Ten komuś? O, tobie dam. No pani się nie denerwuje, no przecież pani przyniosłem. Ten chce, nie, ten chce inny. Ten chce. Cienki kebab. Masz jeszcze cienki? Nie masz. No nie mam już. O, prosucę, dobrze, już podaję, proszę bardzo. No weź mi pomóż, może. Klient zawsze jest zrozumiały. Ja pierdzielę. Proszę. Już dobra. Cieplutki rosołek niosę, proszę. Jak się cieszy? Pewnie, że dobry, no. Weź mi kurwa pomóż, a nie. No byś chciał, już pomagam, szef. Dobra, już, dobra. No. Weź mi, rób krój pierś kurczaka i bierzesz ten tłuszcz wołowy, wszystko kroisz i wszystko na szaszłyk. Dobrze, już pokrojona pierś kurczaka, tłuszcz wołowy. Nie chcę antrykota. Dobrze. Kurwa, ziemniaka wyjąłem. Tłuszcz. Dobrze, biorę patyka, nabijam to i to, proszę, już się smaży. Raz jeden czy razy dwa? Razy dwa już rób. Ej, kłócą się, że nie mamy za mało miejsc. Jak to za mało miejsc? No, jakiś tam chłop darryja, że nie ma krzesła. No to go pojebało trochę, co? No trochę tak. O, frytki spalone, ktoś pewnie zje. Na pewno. Dobra. O kurde, rosół ktoś chce, nie mogę ci pomagać. Ajajaj. Dobra, daję drugiego, także pilnuj. Dobra, pani tego chce, proszę. Smażą się dwa. Dobra. Gdzie to tam to położyłeś, kurde bela? No u siebie. Dobra. To niezrobione chyba wziąłem, no. Dobra. A dwa położyłem, jeden był później kładziony. Dobra. Proszę frytę, to zdejmę. Dobra, radio, tak, proszę. Nie tak, kurde belka. Tak, i jeszcze czerwona papryka. Nie robi się, chuj, będziesz miał surową. Chuj, zjech surową. No nie ma żadnego klienta, który tego potrzebuje teraz. Sadzaj do lodówy. Dobra, zaraz przepisy. Jak się robi ten trzeci? Tego nawet nie czerwony? Zacząłem. Dobra, czerwony. Mięso. Najgorszy. Opali się kebab. Kurwa mać. Dobra, już wziąłem. Czekaj, to chyba do tego. Jeszcze trzeba dodać po prostu pomidory. Dobra, ja to ogarnę. No tak przynajmniej wygląda na opakowaniu. Tak wygląda, no. O, nabiłem, dobra, są. Rzucam. Robi się. Kurwa, ta zielona papryka jest prawie nie, spalona. Nie, kartofle krojone. O kurwa, czosnek to się prawie skajczył na maksa. Może być. Kartofle krojone jeszcze do tego. Kartofle, dobra. Kartofle już najpierw zrobię już, dobra. O, dobra. A i tak już poszedł, ale i tak możemy zrobić. I tak już poszedł. Dobrze jest. Wiesz, no ja powiem ci tak. Moje fryteczki były dostarczone na czas, rosołek też, każdy się cieszył, no nie poszło ci. Weź mnie w kurwę, no się spaliło znowu, no. Proszę, kurwa, plaster pomidora się spala. Co ja potem powinienem to nabić? Zresztą mięso mielone się dłużej robi, przecież ten pomidor to się cały schajczy zaraz. Masz tego, jak to się nazywa? Kartofelka. Co tam jeszcze trzeba do przepisu? Dobra, jest super. Nie wiem, o co chodzi. Ten. Dobra, daj kartofla. Dobra, co cebula. To? Cebula. Dobra, to się jakaś tam robi. No. A nie, to ziemniak się robi. Weź, to może zostaj. No nie, no. Cebula. Chcę ci pomóc. Kartofla? Zdjąłem kartofla. Oj, pokroję sobie trochę.
Jest super. Nie ma już tam talerzy, weź pochowaj talerzy. No, nie chowa super. Talerzy? Ona nawet nie umyła tych talerzy. Co ty mówisz? Nie no, umyła, to no są zobacz, już świeże. Ja mam brudne. Są świeże. Kurde, co ty gadasz? No pa, bierzesz i kładziesz. No pa, jakie czyste. Patrz, jak ci zaraz wyślę, nie? Czyste talerze. Kurde, brada spadło. Ty mnożysz talerze właśnie? O, cebula zrobiła. Tam, że mnożysz talerze. Nie. Jak to kurde wyśle? Wysłać coś, kurczę. Dobra, cebula. Dobra, mamy jedno zrobione na jutro już. O, wysłałem mój. Ci na tym, na kebabie. To są czyste talerze? Czekaj, zaraz zobaczę. Oka. No wyglądają na mega czyste. No, powodzenia. Dobra, dobra. To sobie wezmę. Dobra, to tą czerwoną paprykę jednak zrobię w końcu. Miałem dać surową, ale nie wyszło. Czy w ogóle chciałam tryko dzisiaj? Nie. Nie spotkałem się. No właśnie, kurde, no bo dwa dalej leżą, wystawione. No to niech se poleżą jeszcze. A bo my nie dodaliśmy w końcu ostatecznie, możemy mieć tylko 5 chyba. Aha. No to nie będzie 5. Dobra. W razie bierzemy z tego jeszcze tego. A, to jest pietruszka, dobra. Tyk, włożę. Dobra, niech będzie trochę na jutro już przygotowane. Tutaj jeszcze dodamy sobie, tutaj była zielona papryka. Tyk. Czerwona tutaj była. Dobra. Zielona papryka i czosnek chyba jeszcze był. Ta. Masz kartofle czy kupić? A, mam. A ja nie mam. Tu masz w środku 30 kartofli. 29. Wyjąć jak chcesz, masz. Masz kartofle. Nie trzeba. Dobra, chwyty się robią w dupę. Coś tam się robi. O, kartofel, dzięki. Z Boga, masz kartofla. A ja zrobię pasz. Tak ci zrobię. Pyk. O, ale mi zrobiłeś teraz. No jak? Kolejnego kebaba przygotowanego na jutro. O. Dobra. No i zajebiście. Aha. Czosnek schowam. Tak trzeba robić. To ziemniaki schowam. Tak. Dobra. Co ty robisz? Tu wsadzam po prostu fryta. Nie, tylko... I teraz o, więcej dwa. Może. O, tak, fajnie. No. Teraz to ta. Teraz to ta. Dobra, schowam tutaj fryty. Pierwsze zrobione do lodówy. Nice. Tak dobra. Trzeba. Teraz tak, jeszcze te szaszłyki są od razu. Co do tego było potrzebne? Do tego szaszłyka było potrzebne chyba cebula. Ta cebula i czerwona papryka. Dobra, to jeszcze zrobię szybko, póki jeszcze ten jest. To jeszcze. Odsprzątaj restaurację, po co? Jest posprzątana, no. Co im chodzi? Czemu to się nie robi? Nie wiem, buguje się to i mnie to wkurza. A, no ta czerwona papryka w ogóle się nie robi. Aha, pobugowana papryka. Najgorzej, paprykowana papryka. Dobra, wyjmę nową. Śmigamy. Pokroisz ci antrykota? Antrykota nie trzeba teraz. A nie chcę go. Ja to wezmę schową. Dobra. I cebulkę jeszcze pokroję. No i dobra, no i wszystko sobie chowamy. Ale ty masz... Dobra, w ogóle może przywileje sobie ogarniemy. Misz krojenia stopniowo zwiększa ten prędkość krojenia. I gdzie masz takie coś? Jak weźmiesz sobie, wejdziesz w przywileje. No. To tam możesz sobie boosty kupować. Jest zwiększa limit talerzy w szafce. Można wziąć. I bym jeszcze przyspieszył misz krojenia, żeby jeszcze szybciej przyspieszało. Żeby szybciej kroić, dobra. Najbliższe. Dobra. No, w sumie, no. Krojenie szybkie się przyda. No i zajebiście, możemy iść spać. Co to wyjąłeś ten antrykot? Nie leżał tu. No, no, leżał. Nie da się bardziej rzucić. Więc tak, proszę, tutaj wszystko jest. Trzeba to jakoś zgasić, czy się nie spali nam ta... jest git, nic się nie spali. Gasimy światło, idziemy, wychodzimy. Jak nam?
Chyba. Co tam? O, teraz jest Clozet. A, Clozet. No tak. Nas okradli. Masz długi do spłacenia. Kurde, no? Dobra, 250 tylko. Ale pieniędzy. O. Nie, no nie było najgorzej. No niby nie. Dobra. Ja bym powiedział, że było świetnie. Powiedzmy. O ty, nowe fryty. O, rzeczywiście. Kebabem? A z czym? Chyba tak. Ale nie wiem, czy nie takie z tego donera. No, tak, też mi się tak wydawało. Teraz zobaczę. Blokuję to. Kami. Doner kebab. No. Taki skręcony. I to frytki chyba jeszcze do tego. Nie, to chyba jeszcze nie dziś. No, nie dziś ewidentnie. Na światło. Dzień dobry, witam w kuchni. Dzień dobry. Witam. Dobra. Ja już, wiesz, wszystko robię. A, ja też już odgrzewam z wczoraj. Rosołek się przegrzeje. Ja też już odgrzewam. Gdzie to olej? Dobra, antrykot no to wystawię. Niech to się wszystko odgrzewa. Fajnie, fajnie. No, z pomidorami sobie zostawię. Dzisiaj zrobimy zwykły antrykot jeszcze dodatkowo. Dobra, tylko ten antrykot sobie odgrzeje oczywiście. Co tam robisz? A, co tam robisz? Dobra. Sypię węgiel. Dobra, to sip. A chyba zepsułem. Co zepsułeś? No bo jeszcze brykiet musisz. A wysypał ci się węgiel? No. Tak, okej. Okay. Już. Dobra, się zrobił antrykot, przygotowany. Teraz drugi trzeba wrzucić. Gotowe danie. Dobra, wszystko się odgrzewa. Ja już zacznę mielić mięso. Mięso umielą, ne? To i poszło od środka, było, nie? Kanapka z wilka? Mam i kieszeni. Nie kilka. Tak jest. Mięso pieczone. Mój brzuch od środka płonie. Zajebisty. Naprawdę zajebisty. Naprawdę zajebisty. Ach, te hity. No. O nie, majonez mi się skończył. Dobra, odgrzewamy dalej. Pieprz. Sól. Ej kurde. Dojebane. Teraz bierzemy sobie tak. No i wykładamy. Dobra. Tego to damy sobie tak. Sobie wyjmę stąd. Teraz dwa czosneczki. Za jeden drugi. Do tego jeszcze zielona papryczka. Kurde belka. Dobra, jak ktoś, to będą zimne jeść. Proste. Wyjmę dwa talerze. To się tutaj zagotowało. Zagotowało w mikrofali, tak, tak. Asa. Dobra, kolejna partia. Kurde, ale mi rzuca tym szaszłykiem. Okay. Tak ma być. Lisz? Pewnie. No i tak. No, słaba ta mikrofala, długo się czeka na te podgrzanie. O, trochę szybciej się kroi rzeczywiście. No trochę się trochę, czeka, trochę czeka. Bardzo? Trochę. Trochę. Nie za bardzo, ale trochę. A bo ty takie patyki jeszcze masz do tych. No. A co? A ty nie, nie masz? Nie, bo wydawało się. Wydawało mi się, że inne korzystałem z tych patyków. Ty korzystałeś, że dawałeś im na tym? Na szaszłyku? O kurde, się spaliło. O kurde, ale żebym spalił. No szkoda. Dobrze jest, tam się przejmujesz. Oj, no nie będzie problemów żołądkowych. Dokładnie. Lepiej jest, wiesz, bardziej spalone niż surowe. Prawda. Potwierdzam. Dobra. Przepraszam. Wezmę czosnek.
Dobra, zajebiście. Idź popierz kurczaka może. Naprawdę, zajebisty. Dobra, no nie jest tania jak coś, także... No ja wiem, ja wiem. Tyle ile możesz. Tyle mogę. Ile kupiłeś? Nie wiem. Grzewam ci fryty. O lira, dzięki. Spoko. Dobra. A co? A co, gotowy? O, chyba możesz otwierać powoli. A czekaj, że nie możesz, nie możesz. A tak powoli ty. Dobra, bo menu nie przygotowałem. poczekaj, co o menu. Rosół. A, czekaj. Co? Czekaj, otwórz restaurację, gdzie to wszystko... Goście 7-9, co to jest w ogóle? Goście 11-14. Może między tymi przyjdą goście. Tyle gości przyjdzie. O, czym więcej dodamy dań, tym tak, więcej gości przyjdzie, a widzisz. Tak, dokładnie. Tak to działa. Dobra, coś jeszcze miałem dodać? Szaszłyk... Nie przesadzam. A, jeszcze fryty, dobra. Tak, fryty muszą być. Moje popisowe danie. No i możesz otwierać. Warte. No i zajebiście. O, Grażyna w śmietniku siedzi. Chyba jej wygodnie. Albo odnalazła swoje miejsce. Okej. Okay. Fryty, dobrze, już niosę, proszę, cieplutkie. Pewnie, że... Znakomicie. Palce lizać. Za fucking delicious. O, rosołek, proszę. Tak. Dobra, odgrzewamy, cyk, myk, pyk. Dobra, wszystko ładnie przygotowane, tak ma być. O kurde, ale mi się lunęło. No zdarza się najlepszym. Ale się cieszy. Z zieloną papryką, kebab. Dwa razy. Z zieloną papryką, dobra. Tak, taki zwykły. Dobra, to idę. O, dostałem otwór swoją restaurację na 10 dni. Osiągnięcie dostałem. A kurde. Też też taki? Bo nie pokazuje się. A tak. Tak, chcę taki sam, tak. Ale nie pokazuje mi się. A tam też chcę taki sam. No czasem się buguje. Debela, ale... Ten chce taki sam, no. Debelka. A ten chce z kostek. Kostek? Tak, z kostkowy taki. Dobra. Już wyjmuję z mikrowali. Proszę bardzo. Zadowolona. No i się interes kręci. Ładnie. Dobra, cyk. Jeszcze do tego pietruszka. Proszę, fryty. Jedna pietrucha, druga pietrucha, no i zajebiście. O ty, chcę tego mięsa. Antrykota? Dobra, tak. Już podaję, sprzech 4 dni, widzisz? Proszę bardzo. Ej, krzesło ma przekreślone. Ej, co jest? O, rzeczywiście, wkurwiony jest. Bo co, ty potrzebujesz własnego stołu? No i się zesrał nam na podłogę. Tak, właśnie widzę. No nieźle. Co, trzeba zmienić stoliki, pozbyć się dwójek i same czwórki zostawić. No, chyba tak. Dawaj pieniądze. Rosół, dobrze, już idę z rosołem. Rosołek jest potrzebny. Na kacu pan przyszedł. Pewnie tak, dobra, szaszłyki muszę porobić. Gdzie jest kurczak? Rzuciłem ci tam. Tak? No, w pudełku jest, no. Chcę cienkiego tego kepsa z papryką. Jego kepsa zieloną. Z papryką, dobra. Już nie, proszę bardzo. Teraz tak, przydałoby się doprawić. Dobra. Kolejny ten sam. Cienki. Dobra, zaraz. Jepsi, kurde. O kurde, dwa te są. Te, jak się nazywają? Te właśnie, co myślisz? Ojeju, to ty gadasz, za dwa. Antrykoty dwa. Antrykoty? Tak. Nie, kurczaka. A, to takie zwykłe antrykoty, dobra. Tak, zwykłe antrykoty, no. Proszę. Gdzie jest jeszcze jeden antrykot? W tym parce? Tutaj, obok, no. A, to ja nie widzę tego. Radio co robi? Uzmień, radio. Kebab ten cienki, z papryką. Ten chłop w kapeluszu. Kurde, czekaj, to chyba nie to trzeba było. Teraz, co było potrzebne? Ten z papryką zieloną. Dobra, o to ci chodzi, ale to chodzi, chcę sprawdzić to drugie. Dobra, to była... cebula i czerwona papryka, dobra. Cebula... i czerwona papryka, dobra. To jest wszyscy? O nie, ten jest zwykłego, dobra. Tak, no. Mu niosę, już mu niosę.
Debela, proszę. Nie, coś szybko. No, szybko. Znaczy, wiesz co, no jednak tych ludzi nam odeszło z czwórka. To jest te stoły. No, trzeba to zmienić te stoły rzeczywiście. O, ale to już wszystko przynajmniej. Dobra. Jeszcze mamy zapas. Dzień bez sensu, że co codziennie mi olej wylewają. No, głupie. Strasznie głupie. No. Strasznie nierealistyczne. Prawda. Majonez nie uciekł, kurczę. Mamy. Dobrze, że mało tych szaszłyków chcieli. Dobra, akurat się skończył ten. Więc ja bym faktycznie zainwestował w stoliki. Dobra. Ale te duże też czasami te małe. Tak, tak, te duże zostawimy. A, i dodamy więcej dużych? Kupimy dwa duże, tak, dobra, tak. Dobra, dobra, to ja już sobie ustawię, żeby kupić. Sprzedaję małe. Dobra, kupię takie lepsze. O cholera, burżuju. A. Jo, jo, cholera, co to jest? O bogatości, a co? Kurczę, a tu plec będzie siedział przy tych. A, proste. Może nawet jeszcze jeden kupię. Tutaj. Nie mogę, nie masz wystarczająco pieniędzy. A no ta. Kurde, kurde, ograniczenie. Aj, aj, aj. Jakieś ograniczenia mi nakładają. Razem potrzeba pieniędzy. A myślisz, że tu ludzie wejdą? Gdzie? No na te? Tu? O. Ejdą, wejdą, na luzie. No to smaka. Dobra, chowam jeszcze tutaj. Dobra, kurde, wszystko git. To pochowane? Wszystko chyba pochowane. Chyba ta. Szaszłyka sobie odłóż. A, po trzy mamy. A, talerzy nie mam. Talerze odłóż z tego, no. Zajebiście, u mnie już brykietu nie mam. Ty masz brykiet? Mam, dobra. Chyba. Oka, masz brykiet, dobra, zajebiście. No to git, idziemy spać. No to do śpiulkolotu. Oj, tak, tak. Witam serdecznie, tutaj nasz śpiulkolocz. Jaki śpiulkolocz, kurde, jakaś nowa ta. Patrz, jak ja mam jeszcze długi. O nie. O kurde, 450. Ej, za co te długi? Nie wiem. Nie jest napisane? Co jest napisane, płać. Ja pierdziele, jak prowadziłem życiu. No. Realizacja. Nieważne za co, masz płacić. Automatyczne zarobki, co to jest? Nie wiem. Chyba różnica po prostu. A nie, to nie jest różnica, nie wiem. No to plus czy minus, bo to jednak jest ważne. Plus czy minus, no to całkiem ważne, no. Plus i minus to jedyne co widzę. Dobra, daj mi chwilkę. Dobra. Pracujemy dalej. Tyk, wrzucamy. Teraz sól, pieprz. Pieprz. Sól. Dobra. Oczywiście. Kurde, no to co? Nasza szaszłyka. Nasza szaszłyka. A jeden. Drugi. I trzeci. Ty mi chcesz powiedzieć, że to mięso w tym karpanie tu leżało, tak? W nocy? Nie. I nie zepsuło się? Nie, no nie leżało tak. Mhm, tak. Nie leżało. Nigdy. Kurczę. Proszę cię. Nie dopuściłbym do tego przecież. Sprowadzamy. Nie, no proszę cię. No co, otwieramy już? Nie, nie, nie. Czym potrzebujesz pomocy? A zieloną paprykę kupiłeś? Kupiłeś, dobra. Pewnie. Czym potrzebuję? A w sumie to nie wiem. Możesz mi szaszłyki nabijać. Bierzesz tłuszcz wołowy i pierś kurczaka. A, że te chcesz, kwadracioki. No, kwadracioki. Dokładnie tak. To wezmę se uno, due. Rike fakę. Barba, borba. Wezmę smakę. Te uznali. Zajebiście. No i robię następnego.
Jeszcze tak. Jeden czosneczek. Dwa razy to. Nawet trzy razy. Zielona papryka. Papryka? Papryka zielona. Paprykowana papryka. Dziękuję, Pietruka, za rajdziksa. Ja mogę piąteczka. Zrobić te mięso? Co tam? We frytownicy zrobić te mięso? Fajnie to wziąłem. We frytownicy? No nie wiem w sumie. Czemu nie? No, aha, bo ty nadkładasz na te patyki z tych. No mieczyków. Tak, no dokładnie, tak się robi. To nie widziałeś? Ty tak zdejmuje? Myślałem, że dajesz z mieczykiem. A dziękuję za opiekę. Za powierzenie mi opieki. Ja się zajmę tutaj. Zrobię potrawy najlepsze, jakie mam na rynku. No i zdjąłeś? No nie, masz możesz biegnąć na mieczyka i F. Co ty gadasz? Jak niby? Ja mam ten syf. Jest! Zdjąłem! Ten syf, co Fanzlok zostawił w zlewie? Jaki syf Fanzlok zostawił w zlewie? Co ty mówisz? Nic nie zostawiłem w zlewie, jest czyściutko. O nie! Fanzlok? A to ona tam pisze, to tam. Chyba się pogniewamy. To nieważne. Znaczy ona pisze co, no ty, co ci zdjęcia zrobiłem, co Grażynka zostawiła w zlewie. Aha, Grażynka teraz zostawiła, no, tak? No naprawdę, no, ona się obija, jeszcze mnie nie lubi. Mm-hmm. No ja nie, zła Grażynka. No, nie lubię Grażynki i w ogóle mi się nie podoba. Nie lubisz jej? Nie, nie lubię. To nie miło z twojej strony. No, a on z jej strony miło? Że się nie, że zostawiła takie te? No też nie miło, ale to nieporównywalne. A skąd wiesz, że cię nie lubi? Bo ja, no tylko bo się z tobą droczyła. Do drugiej strony szybki to uciekła. No ale może się z tobą droczyła. Ja też się z nim droczę, znaczy nie lubię jej. Nienawidzę jej. Nie, nie powiedziałem tak, powiedziałem, że nie lubię. Ale próbowałeś, słyszałem. To języczenie branżowe. Branżowe. Dobra, jeszcze tam. Jaraj się, jaraj. Jeszcze cebulka. Tak. Mam pomidory. A nie, to są te, koncentrat. Czerwona paprika. Może dodaj koncentratu do tego kepsa. Nie ma Proszę. Sensu. Nie wiem, na chuj on to kupił. Do tej pory tutaj leży ten koncentrat jebany. No na chuj to jest? Nie wiem. Dobra, otwieraj. Open, Grażyna, nie jest. Nie, czekaj, store. Czekaj, nie. Menu. A, właśnie, menu, dobra. O, właśnie. Kurde, zabezpieczenie, fucken. Nie jedliśmy menu. A nie, to co ja robię? Fryty i grillowany ten. Zresztą nam trykota nam... Nie, o kan dupy, nie chcę tam trykota. Ale dwa trykoty ostatnio zeszły, nie? Dobra, zrobimy to tak, póki co. 5 dań będzie, no nie, 4 dania będą. Dzisiaj. Wow. Dobra, otwieraj. Szajbusie. O, idzie. Oj. Profesorek, kurde. Ten, co zawsze sanepid wzywa, ty. O, to jego powiedz mu, żeby się pierdolił. Pierdol się, wyjdź stąd. No, już. Dobrze. Wyłaś. Dajem mu. Jeszcze rosół chce mój. Daj mu jakiś... To ci nasram, z koncentratem mu daj. Dobra, dajemy rosół. Będzie miał pomidorową. Jest ten koncentrat. Kurczę, nie da się tak dlać. No nie gadaj. Da jakieś grzyby czy coś, to mu sypię tam. Dam, o. Pomidory mu dorzucę, proszę. O, albo nie daj, da daj mu po prostu pomidorową mu zrób. No nie, jestem zadowolony, że idzie, no. Rosół jeszcze jeden. Już leję. Kolejny rosół, dwa rosoły. Kurde, jakie moje rosołki schodzą. No, fryty. Ej, uspokójcie się tam, ludzie. Nikt moich rzeczy nie chce. No cóż. Rosołek. Proszę, rosołek, pyszny rosołek. O, 32 level. O, jeszcze kolejne frytki, ja nic nie muszę robić. Ej, halo, ludzie, co się dzieje? To są twoje dania, no i dobra. Kurde. Ale dzisiaj spokój na tej kuchni. Ale piesko czeka pokroje. Nie mam problemu. Dobra, wstawiam fryty, żeby się robiło, bo widzę, że ludzi popieprzyło. No. Na punkcie moich dań. Dokładnie, takie dobre dania robisz po prostu. No a jak?
Beka z ciebie. Daję, wiesz, słabe. A to jest też zadania, to jest zadania. Bo płacie z pomidorem rzucę. Ale chuj. Ej, no halo, ty, wszyscy chcą moje dania tylko. Ej, coś jest nie tak. Podejrzewasz o, dobra, mnie o coś? Coś kebab. Tak, podejrzewam cię. O co mnie podejrzewać? Oj, tam proszę, czy jakiś spisek? Tak. No kurde, no halo. Oj, się popłakała Mikulia. Jak mogłeś? A nie, ja czekaj. Się popłakała. Menu 4. No bo rosół chciała i się popłakała, bo jej nie dałeś. No dałem jej rosół. Nie dałeś jej rosołu. Dałem rosół. Pyszny rosół. No nie. Jak nie docenia, to niech wychodzi. Już. Za drzwi. Jak mogłeś tak zrobić, brzydko. Ja nie wiem, kurde, ludzie się zbestwili. Zbyrol, no też tak uważam, Mikul, ja też tak uważam. O, jeszcze rosół chcę, kurde, z lodówki dostanie, trudno, zimny. Więcej rosołku, więcej. A może być z majonezem? No, kurde, pół litra rosołu idzie. A, niech ma. O kurde. Niech ma. Fryty jeszcze, fryty. Proszę. O, by zmienić muzykę, nie ma problemu. Już. O, Mikulia wróciła! Może tym razem. No nie! Nie wiesz nic ode mnie! Rosół! No kurde, zaś ten rosół. Nie mam talerzy już! Halo, panie talerzowy. O, możemy za ten. Za kolejnego ziomeczka zaprosić. Dobra, rosół, Mikulia czeka! Mikulia, masz ode mnie w rosole dodatek, ale nie powiem ci o, co. O, jeszcze kolejny widz chce rosół. O, i kolejny chce rosół! Ej, no. Ja pierdzielę. Spokój. Jeszcze dwa rosołki, jeszcze dwa rosołki. Trzy rosołki, trzy rosołki. Nie mam miski. Trzy rosoły są potrzebne. Dobra, już masz miski, włożyłem ci. Włożyłem ci miski. Dobra. Ojej, ojej. Rosół mi się kończy, ludzie, opadajcie. O bogowie, ile rosołów, jeszcze trzy rosoły. No nie mam tyle, wypieprzać. O kurde, jeszcze jedno moje, którego też nie mam. Ja pierdzielę. Ja wiem, że to jest rosół pięciugwiazdkowy, no takie robię, ale bez przesady. Nie ma łatwo w życiu. Dobra, ty dostaniesz taki rosół, masz jeszcze. Ale jeszcze tutaj rosół, tutaj, tutaj, tutaj zaraz się kończy. Gdzie się kończy? No, na pierwszym stoliku. A to ja nie widzę. Tutaj, tutaj. Czekaj, może jeszcze będzie? O, chyba tutaj, ostatnia tutaj. Porcja rosołu. A, i to jeszcze jedną prosi. Tak, tutaj, jeszcze jedną prosi Velvex. Ja pierdzielę, ludzie! Na kogo ja mam do doby zaraz? No i no musisz, no, taka praca. Muszę nakopać do dupy? No dobra. No, taka praca. Skoro taka praca. Proszę, proszę, donerek. Dobra, robię nowe rosoły. Grażyna, posuń dupę, stoi przy tym kranie, nic nie robisz. No jeszcze ten, jeszcze frytki. No nie, jeszcze frytki? No kurde, co myślałeś? Nie ma tak łatwo. Ty, a nie powinniśmy już zamknąć lokalu, przepraszam cię bardzo? Nie, nie, co ty, jeszcze wcześniej. Mhm, dobra. Jesteś zadowoleni. Sabotagę mówisz, dobrze. Nie, będę no, srał do rosołu teraz. Nie. A ci co? Jak mogłeś to tak głośno powiedzieć? Ja nic nie mówiłem, to takie echo teraz padło. Ktoś z ulicy tak powiedział brzydko. No, Mikulia po trzeci raz przyszła, kurde, taki no nie, się spodobał. Mikulia, wypieprzaj! Dobra, proszę bardzo. Bo da mnie dopieczone frytki. Kurde, to jest w rolu, co ty chcesz zrobić? No to nie, że po złości, no tak chcą, dużo nie wyrabiam. Ja po prostu jestem no, z rolem. Ile tych ludzi? No nie wiem, trochę się ich zabrało rzeczywiście. Dzisiaj trochę zapierdol. Nie powiem, że nie. Masz te sabotage swoje. Ajajaj, trochę się zrobiło problematycznie. No. Chłopie, musimy zamykać. To nie wiem, czy to się uda, wiesz? Czekaj, co ja potrzebuję do rosołu? A szaszłyk, nie mamy piersi z kurczaka. No to skołuj. Kurde. Ajajaj. Kurde, dwa donery chcą. Ja pierdzielę, nie ma łatwo w życiu. Dobra, cyk. Cyk.
Dobra. Jeszcze zielona papryka, szybciutko, cyk. A. Ja pierdziele, ale stresująca robota! No strasznie! Ojejaj, nie zdążyłem pokroić. Szybko, fryty, kto tam chciał? A. Tam jeszcze fryty? A nie, denerwują się! Ja pierdziele, proszę. A się denerwują, no nie mam tyle tego donera, no! Jeszcze rosołek idzie, proszę. Ja pierdziele, no nie mam tyle donera! Posrało no was! Pośmiesz się, co? Opieprzasz się coś, no! Ej, halo! No i się opieprzam, i co? No i co? I co się to obchodzi? No dokładnie. O nie, denerwują się obogowie. Tu za zdenerwowania tej sali. Robię. Ja pierdzielę, dzisiaj poszło rzeczy. Proszę. Dobra, zamykamy, zamykamy, koniec dnia, koniec! Nie no, chyba jeszcze nie mogę. Rosołek jeszcze. Robi się, spokojnie. Dobra, antrykota muszę wyjąć. Gdzie jest antrykot? Nie ma tak szybko. Dobra, trzeba to kroić. Trzeba niezadowolona. O nie, nie zrobi się! Czemu się nie zrobi? Co ty robisz? Węgiel! No to węgluj, węgli! Dobra. Cyk, teraz sól, pieprz. Nie tak! Dobra. Pieprz. Dobra, ja nie mogę zrobić tego. Kurde bela, więcej donerów chcą. Ja pierdzielę. Dobra. Teraz tak, szaszłyk. Gdzie jest szaszłyk? Jeden. Drugi. Tak. Czosnek mi się też kończy. A wiesz co, ja Czosnek mi się skończył. A ja nie mam, kurcze, bulionu. Nie to. Idę po bulion, nara. To weź mi też przy okazji. Co mam ci wziąć? Czosnek. Ale nie jestem w tym sklepie. No i wyjebane no. Rosół się kończy, rosół się kończy. No mówię, no przecież... Dobra. Bela. No nie no, denerwują się. Nie ma rosołu, proszę wyjść, za bramę. Za bramę. Jeszcze raz powiem. Kurwa mać. Dobra, a rosół gotowy. No i byś poczekał minutkę, byś miał. A no nie, no ta zielona papryka się nie robi, no. Ale zbugowane gówno. Chciałeś czosnek? Czosnek? Tak, czosnek, no. Kurwa, no nie mam czosnek. Waszego jedzenia, no o co wam chodzi? Nie mam piersi z kurczaka. Nie ma. No nie ma. No niestety. Proszę, no nie będzie. Czosnek. Dziękuję. Idę po piersi z kurczaka, jest, jest. O, no niestety, no, już nie ma towarów, koniec dnia. Koniec towarów, skończyło się. Jak koniec towarów, zobacz co niosę, same cyce z kurczaka. Proszę. Dobra, ale to już nie damy na dzisiaj. Jak to nie? O kurde, frytki się spaliły, fucken. O, rosołek ktoś chce, świeżycki, dobrycki, proszę bardzo. Nie bierz kurczaka? No, rzuciłem w ciebie. O, oczywiście. Dobra, walić bez przyprawiania, może zdążę. Jest kurwa doner, o tu. O kurde, te kawałki z kurczaka mi trochę wylądowały w innym miejscu niż trzeba. No i dobrze. No trochę lipa. Ale zaraz dorzucę, będzie okej. Okay. Dobra, do tego co jeszcze było? Do tego była cebulka. O, kurwa, nie cały ten. Oni się denerwują. No a co się denerwujecie, ludzie? Proszę się nie denerwować. Nie, no nie poradzę. Taki mamy klimat, no. A ja sobie wezmę cyca jednego. Koniec dnia, koniec tego dobrego, no. A wezmę sobie drugiego. Proszę się uspokoić troszeczkę, nie będziecie mi tutaj przychodzić za często. A się rzucają, nie? Kurde ty. No strasznie, ja nie wiem. Całe menu wydaliśmy. Ale pieniążków trochę wpadło. Wpadło, ale kurde, to nie zmienia faktu, że no dzisiaj to ewidentnie jakaś pandemia tutaj była. Pandemia ludzi. Z rosołek przyszli, no. No. Ja nie wiem, żeby tak ludzie... Żeby tak po ludzie przychodzili do restauracji jeść. No. To jest dopiero zajebane. No to widział, naprawdę. Wstydźcie się. Chuj ci ten pomidor tutaj leży. Dałem ci go. A, na chuj. O nie, fryty chce chłop. Jak to fryty? Co jest, halo? Zamknęliśmy biznes już.
No. Jest klozet, to oni przychodzą. Proszę się uspokoić, jeszcze Rosławek mi kulie. Jeszcze Rosół, halo. Oj, co się dzieje? Dzień dobry, jaki dzień dobry, jest kurwa noc. Jaki kurwa dzień dobry. Znaczy, zacząłem przecinać. Halo, Fanzlok, co się z tobą dzieje? Halo. 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 Halo, gdzie jesteś? W sklepie. No bo tak cię lagowało, że się teleportowałeś. No bo kurde, już nie wytrzymałem tego napięcia. No Mikulia się nie zadowoliła twoim rosołem. A jak się teleportuje, jak to nie? Co jest? No niezadowolona jest. Jestem za szybki. A ja wiem, dlaczego jest niezadowolona. Dlaczego? Bo jest wybredna. Zamiast kosztować kunszt mojej, wiesz, moich zdolności i tak dalej, gastronomicznych, to mówi, nie, dobre. Chujowy rosół napisała. To proszę wyjść i już nie wracać, a nie, kurczę, przychodzisz po jeszcze. No w sumie raz, ja przyszła 5 razy, no to... No. Mówi, ale niedobry rosół, a to wezmę jeszcze. Tak. No ona po prostu ma syndrom stokholmski do tego twojego rosołu. Po prostu mój rosół jest pyszny. Ona się boi po prostu twojego rosołu. Nie może przyznać mi racji, no. Taka jest. Kurde, zostaw tą... Dobra. Patrz, patrz. Myj to, Grażyna, już. Czekaj, bo smażę. No ale myję, kurde, Bela. Muszę rosół schować, ten dobry. Znaczy, ten niedobry w sumie. Kurde. Trudno. I tak ludzie zjedzą. O, Gabor będzie dopiero 20:30. 20:30, czyli mówisz kolejny dzień jeszcze. No, będzie. Jeszcze co najmniej jeden dzień. To czekaj, to chodź porobimy sobie jeszcze dania teraz, póki Myślisz? Mamy zamknięte, a ludzie się nie zbierają przed lokalem. No dobra. Niech będzie. Kurde, to ja muszę trzy rosoły mieć gotowe. Rozpalony. No. Gdzieś się postarać. Ale co nie mówię? Ludzi porąbało. Dawaj mi to. Nie, miało być, nie wiem, 13 ludzi, a tu je 50. No, dosłownie. Chyba jakaś, kurde, impreza turystyczna przyjechała. No. Turyści, kurde, się zebrali. Od 7 boleści, ro... no. Te, mięso wrzucam do frytownicy. Ja pierdzielę. Co ja robię? Pierwszy. Oni tutaj odwiedzają, kurde. No, sklepy? Tak, są fajne sklepy, ładne, piękne, no. Tak, cudowne. Ja to co chwilę je odwiedzam. No, to ja wiem. Ale ty masz ważny powód, ty ich karmisz. No tak. Staram się jak mogę. Staram się dawać też najlepsze, co mam. A on jeszcze, wiesz... O, chujowy rosół. Chujowy rosół, chujowy rosół. No kurde, no. Masakra, aż serduszko boli. No strasznie. Coś ty tam zrobił? A, do rosołu? Tak, muszę do rosołu to dawać tego kurczaka właśnie. Ostatnio mi dwa upadły na ziemię, ale później, wiesz, podniosłem i wrzuciłem. Tak, a, no, to... Niczego nie brakuje. A, rozumiem. A kiedy ostatnio myłeś podłogę? Podłogę się myje? A, no, ja tak samo. No. A Grażyna? Ta Grażyna głucha, nie słyszy. Patrz, jak chodzi bokiem. Dobrze, Grażynka, świetnie ci idzie, jesteś najlepsza. Mistrzyni. Dobra, no, rosołek już gotowy, jeszcze jakieś fryty. Nie mam kartofel. Masz? To ja ci mogę dać, czekaj. Masz. A masz dużo kartofel? No kurde, pato. O kurde, to ja wezmę sobie tak, tak, tak. Bo ludzi, wiesz, porąbało i przyjdą pewnie po 50 frytków. Nie ta. Kurwa, ja wyjebę tę łódkę, bo to się i tak nie sprzeda. 8 dni już leżą. No, wyjebuję je. Albo daj łódka zamiast czegoś, nie? Nie, wywalone już, wyjebałem. I świeżutki talerz. Bez nic trzeba myć. A, no to... Dobra, drugie też. Spalone. Dobry. Marnowanie jedzenia, be like. To nie jest marnowanie jedzenia, tylko dokarmianie bezdomnych, no proszę cię. Pamięta, dobra, tutaj talerz też schowamy. Wiesz, kurczaka jedną ja zostawię. Wrzucić więcej frytków. Dwa mogę, a mogę 15. Tak, tu... Powy.
Dobra, kurde, belka. Nie no, powiem ci, że ten trudny tryb, to jest naprawdę trudny. Ała, moje uszy, co się dzieje czasami z tym dźwiękiem? Fetys marzę. No słyszę właśnie. No, staram się. Ale o co tu chodzi, że ten dźwięk tak się podgłaśnia losowo? O nie, bo wyłączył się ten, piecyk. Bardzo dużo frytków dałem. No to już jutro się zrobi. Nie no, ja mogę rozpalić. Nie no, nie rozpala, nie ma sensu. Mogę go rozpalić. Nie, nie. Rozpal koło innego. Grażynkę rozpal. O. Grażynka jest, że tak powiem, obca na me wdzięki. Może nie mogę tego tak dać, no szkoda. Może Grażynka by chciała udeczkę o 10-dniowej. Zapytam ją, czy chce pierskup czaka. Ale daj jej starą, trzeba oszczędzać. Starą, oczywiście, że starą. No kurde, sprzed 83 dni. Dokładnie. Proszę cię bardzo. Jeszcze taką niekompletną, bo zużyłem. Bo zużyłem jedną papryczkę do innego dania. Proszę, Grażynko. Dobra, muszę na ziemię. No, Grażynko, zjedz, proszę. No co? No a czekaj, bo trzeba tę konstrukcję przeprowadzić. Masz tu frytki. Pierś kuczaka może pokroję. O, mogę. No i zajebiście. Dobra. Pokrojona pierś kurczaka, to będzie do tego. A to jeszcze... będzie do jeszcze innego dania. No i kurwa, to konstrukcja zrobiona. Dobra, to ja se zrobię jeszcze 4 frytek. Dobra. Albo nie, nie zrobię. Ja sobie tu jeszcze do lodówki frytki znajdę. O tak, tłuszczyk wołowy się kończy. No to wiesz, co trzeba zrobić? To. Zamienić go na coś innego, co mamy starego. Nie, no nie, trzeba kupić ten tłuszczyk. Już nic nie mamy starego, wiesz? No dobra. Starego to co najwyżej w zamrażarce ma. Wiem, za 500 tłuszcza. No jeszcze talerz czysty, no kurde, proste. Więc nie musimy się martwić. Masz tłuszcza. Ile tego? 11. A, no i spoko, może być. Nie, ej, a mamy cyce? Nie mamy cyce. Idę po cyce. Nie no, trochę tu mam, czekaj. A ja sobie wezmę swoje. Dwa mam tylko. Dobra, to weź. To mało. No mało, mało. Jeszcze jednego mogę oddać, ale dwa to już nie. No to daj mi dwa, a ja ci dam więcej. Musisz. Ja ci dam tyle, ile mam w pudle, a ty mi daj tylko dwa. Dobra. Nie masz dwa w pudle. Nie no, z 10. Nie no, 10, kurde. Zajebiście. To jest życie. Dobra, idziemy? Dobra. Tak, chyba nic się nie spali. Chyba tak. Grażyna, dobrej nocy. Grażyna została. No tak, no niech zna swoje miejsce. Masz długi, no nie. Masz długi, no. Cholera. Staw wagę jest napisane. Staw wagę, cholera. Staw wagę naszego stawu. Wagę to nie jest Grażyna? Możliwe. Pa, jak rosół skoczył. No. Ludzi porąbało. Ile zarobiliśmy? Nie, ja pierdzielę. 40 dań. To jak 40? Rzeczywiście, no widzisz, 40 dania podane. Poprzednie dni. No mówię, jakaś wycieczka 14, szkolna, kurde, bela. 14 ludzi, teraz 40. Ło, jakieś stripsy odblokowaliśmy. To widzę, że będziesz robił. Nie no, co ty? Ja mam kartofle. Dobra, ja mam jeszcze kebab z bakłażanem. Kebab z bakłażanem, brzmi świetnie. Nienawidzę bakłażana. Ja też. I smażone skrzydełka z kurczaka. Co ty tam robisz? Halo, uspokój się. Co ty za imprezę tam robisz? Popsuło. Głośno jest, wrzucić to. No, no działa. Super, naprawił. Chcesz skrzydełka? Nie, nie potrzebuję twoich skrzydełek. Ej, jakie tanie! Bierzemy skrzydełka! A chuj nam skrzydełka! No, nie chcesz tego dania ze skrzydełkami? Nie. Dlaczego? Które danie ze skrzydełka? A, że te skrzydełka! Tak sobie radę. No dobra, może być. Dziękuję bardzo, Wixon, za subika, serduszko, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Dobra, za dychę są skrzydełka, więc wiesz. Dobra, to bierz skrzydełka. Może do Nera porobię? Zamiast frytek zrobimy donera, co ty na to? Nie, mam frytki gotowe. Człowiek. No dobra, ale to do tego wystarczy dodać donera do twoich frytek. A, no to możemy. No, o to chodzi. Rosół dodam. Dodam jakiegoś zwykłego kebaba.
I dodam jeszcze z kurczaka szaszłyk. No i dobra. Poczekaj, trzeba kupić machinę, tak? Możesz 10 rzeczy do menu? No tak, akurat będziemy 10 rzeczy robić, no. Wreszcie 20-26. Porwało cię? Uspokój się tam. No. Jeszcze czego? Patrz, już odgrzewam, kurde. Dobra, kupuję to tego donera, co? No kupuj donera, no. Jeszcze antrykoty powrzucać. Czekaj, te miski tu się wypieprzy stąd. Dobra, i trzeba zaraz odpalić grilla. Masz te miski? Masz te miski tam. Mamy miski, mamy. Dobra, i teraz tak, antrykota chyba trzeba na to wrzucać, nie? A ja nie dobra, wiem. Tak, trzeba na to antrykota. A teraz. Tak. Chcę zrobić tutaj miejsce. Tak, więc antrykota. Gdyby on był tak, wiesz, pomiędzy. A? Montuję. Nie montuję, ja go przestawiam. No dobra, ale możesz chyba przestawiać razem z towarem. Dobra, no, dawaj. No, nie spieprzy się to. Nie spieprzy. A weź te przyprawy. No. O, dobra. O, no i kurwa, patera. O, ale się ładnie jok kręci. Jak się jaro. No, a, kurde. Czekaj, musimy mieć nosze do donera. A, ty, no. Ja pierdzielę. O, kurwa, mać, jeszcze nawet nie otworzyliśmy. Już taka kolejka. Ja pierdzielę, ale przypał. Dobra, ja już przygotowuję towary. Bo ja nie widzę, kto tam stoi, w sensie widzowie. No bo widzów ale ty chyba nie widzisz. Ma. No, a, nie ma widzów? Widzów jeszcze nie ma, no. Widzowie się nie ustawiałem w kolejce, widzowie dopiero przychodzą do środka od razu. Oni wchodzą bez kolejki. A. Dobra, masz noże do donera, ci dałem. Okej. Możesz mi tam odpalić tego pieca. Gryla. Kurde, muszę kupić wągla. Czerwona papryka się też kończy. Dobrze, to daj zieloną. Nie mogę tak. Ale ty jesteś służbista, daj spokój, dajesz zieloną i koniec. No ale przepis, to ważne jest, żeby ale przytrzymać to, przepisu. Kupię przepis. Ale przepis! Nie mogę tak robić, nie mogę. No co ty, sanepid jesteś, że się przepisów trzymasz? Ale jeszcze przyjdzie sanepid i nas opierdoli. Aaa, no to przyjdzie i pójdzie. A gdzie jest nóż do donera? Z innymi nożami. Dobra. Takie dłuższe. Ja już ukroję. Taki ładnie przypieczony jest. 5, dobra. Dobra, co my chcemy? Do tych swoich frytek, słuchaj, bo to jest ważne. Do tych swoich frytek, doner kebab, potrzebujesz ile? 5 tych. 5 plasterków donera, czyli tyle ile tu jest. To już sobie dodaj do frytek. A ja zobaczę, jak skrzydełka zrobić. Ale czekaj, to jest jakiś olej słonecznikowy. O kurwa, wiesz, to jest... Potrzebujemy bułkę tartą, mąkę, jajko, sól i czarny pieprz. Przynieś mi... Co? Do skrzydełek smażonych z kurczaka. Ja pierdzie. I to i wiesz, chyba ty będziesz musiał się tym zajmować, bo to do frytkownicy trzeba będzie włożyć. No. Czekaj, co byś chciał? Bułka tarta, mąka, jajko. No i tyle. Bułka tarta, okej. 50 gramów, no to weź tak z pół kilo. A ja wiem, ile to jest? Kurde, nie wiem. A myślisz, że ja bułka wiem? Bułka tarta, okej. A kurwa, wszystko się spala. Mąka i jajka. O kurde, jajka. Bela. Weź, kurde, zmieniaj menu już, bo coś jest za dużo ludzi. Nie, no co ty, damy radę. Ja kurde, jeszcze nie możemy jakieś... teraz rezygnować z naszego menu. Czekaj, ja nie mogę. Ja odgrzewam dania wszystkie, spokojnie. Jak sprawdzić menu, jest tu powyżej, jak dopiero jak otworzymy tam. Nie ma menu, restaurację. Spokój się tam. Jak otworzymy restaurację, to będzie menu. Na górze. Kamera 5, dodaj do... Co? Co ty pieprzysz? Zacząłeś kebaby? Już kurde kawał czasu temu. Napierdzielamy od 2 godzin te kebaby. Dobra, robi się to. Cyk. Dobra. I co ty jeszcze chcą? A nikt nie chcą, to jest tylko takie o. Dobra, to jak się robi te pieprzone ciustwo? Więc tak, bierzesz sobie, żeby zrobić skrzydełka. To bierzesz 400 gramów mąki. Wziąłeś mąkę w ogóle? A gdzie ja mam ją dać? Mąkę do miski. Dobra, mąka do miski. 50 gramów bułki tartej do miski.
Ej, ale to jest jednorazowe wszystko. No tak, jednorazowe. 3 jaja jeszcze. Wziąłeś jaja? Wziąłem jaja. Masz dobra, jaja. Wbij 3 jaja. Oj, wrzucił. Dobra, jedno jajo. Czekaj. Drugie jajo. Trzecie jajo. Dobra, 50. Dobra, wszystko jest. Teraz jeszcze sól i pieprz. Oj, masz... sól. No. Ale czemu ty mi to dajesz, jak ja nawet nie mam mieszadła? No i co? To ja ci zaraz włożę, no. Dobra, git. To ciekawe, dobra, na ile to starczy ja w ogóle, widzę. Na ile skrzydełek. Na jedno pewnie. To było śmieszne. A wie, na jednym daniu jest 5. Dobra. Chyba się wymieszało. Chyba da, nie wiem. Dobra, i teraz tutaj dodajesz skrzydełka do środka. Patrz, ja już ci robię, tak? Nie, pa, o. 3 jajka, tak? No, no, no. Ale, no tak, dobra, dobra, dobra. Już? Dobra. A dzięki. To doprawię. Chyba trochę się gibię, ale... To trafiam. Dobrze jest. Dobra. Dobra, i to jest ten. A to czekaj, to ja sobie wezmę te skrzydła do siebie. Kurde, zwiem jedno, niech spieprzę. Dobra. Masz drugie. Nie zaśmiernie, to ty zaśmiernie. Dobra, trzecie już się robi. Biorę jeszcze nóż do donera i ci trochę przekroję. A ile jest na daniu tych skrzydełek? Już ci mówię. Okej, tylko wyłączę przepisy. Skrzydełek jest... dwa skrzydełka. Dwa... Ej, ty chcesz mi powiedzieć, że jeszcze do tego są fryty? No fryty, tak. I cebula. No tak, w dupie chyba. No ty chciałeś, żebym ja to robił, kurwa. No, ale ty se poradzisz. Jeszcze ja dodatkowo nie. Chciałeś mi dojebać. Już ci wrzucam cebulę. Nieprawda. Masz cebulę, ci robię. No, miły, miły, ja ci kurwa dam miły. Ale wiesz, jacy są ludzie? Przyjdą wszyscy po skrzydełka teraz. No i przyjdą po skrzydełka. No wiem właśnie, dlatego już się boję. Dobra, masz 50 cebuli ci włożyłem. Gdzie mi wkładasz cebulę? No na grilla. Tyle skrzydełek jest z jednej miski. Ile? A, to dużo! 8. 8 skrzydełek z jednej miski, tak, zajebiście. Jeszcze ci ukroję. Dobra. Trochę donera. Dobra, masz dużo donera przy okazji zrobione. Dużo frytek będzie potrzebne. Nie mam. Dobra. Kartofli. Ja ci zaraz wyjmę kartofle. Tylko zdejmuję cebulę i zaraz ją pokroję do tego dania. Ja nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę, że ty... pokładasz mi tyle po prostu pracy. Nie, no jest dobrze przecież, o co ci chodzi? Dobra, nie, spoko. Dobra, już kroję cebulę. Oj. Dobra, 5 cebuli już mamy. Jest zajebiście. Dobra, wyjmuję. Wszystko jest, patrz ile dań mam przygotowanych. 7 dań mam przygotowanych, a ty tobie jak idzie? Ja robię jaja, znaczy te skrzydełka. Dobrze, dobrze. Dobra, i na talerzu jest tak, ja skrzydełko. Drugie skrzydełko. Czemu już tyle się włożyło? Halo, 2 skrzydełka mają być. I to jeszcze? To cebulka. Tutaj masz cebulkę. Fryteczki do tego i chyba tyle. Fryteczki, ja cię. Masz fryteczki. I tyle, tak? Soli, no chyba tak. Zaraz sprawdzę jeszcze w przepisie, na pewno. Przepisy, smażone te, dobra, talerz dodaj do frytkownicy, pokrój, jeszcze fryty, na fryty dodałeś? Mam. Dobra, pokrój 4 plus, dobra, to już zrobiłeś, grilluj cebula, pokrój cebula, dodaj do talerz, dobra i tyle. Naucz mnie jak siekać cebulkę. Siekać cebulkę, siekam cebulkę. Siekać cebulkę. No, widzę, że gotyk jednak zniszczył psychę. Nie, no ale to tak tylko słuchałem tych remixów, no. No nie tak, jak myślisz. Tak, dobra, dobra. Czekaj, trzeba wymalcać te tymi. Dobra, spalamy? Otwieramy? Nie ma szans, nie, nie, nie. Dawaj, otworzymy, co? No dobra. Tak? No ja żartowałem. A może otwierać. Tak? No dobra, to idę otwierać. Najwyżej się nie wyrobię. No dobra. Lecimy, otwieramy, dobra, jazda.
Pierwsze są skrzydełka i drugie jest doner. O nie, wszyscy już się rzucają. To już skrzydełka chcą? No, już skrzydełka. Proszę skrzydełko. Dobra. Cieszy się, kurde, pewnie, że dobre. Kurde, jak? O ty, kwadratowe te chcą. Kwadratowe? Dobra, to już daję. Proszę bardzo. O kurde, skrzydełko wrzuciłem pod szafkę. Dobra, kwadratowe. Kolejne kwadratowe, ja pierdolę, właśnie się skończyły kwadratowe. O kurwa, jeszcze dwa chcą, trzy chcą takie, no nie. Pomóż mi, potrzebuję dobrze, twojej pomocy. Czekaj, skrzydełko, skrzydełko. Dobra, Trzy razy muszę pokroić. Dobra, trzy te połowy. Ile ludzi jest w środku? Ja pierdolę, już nie ma miejsc. O kurwa, nie mogę tu kroić. Dobra, masz cebulę za swojego tego. Cebula, cebula. Jedno sobie zostawię. Dobra, falić przyprawianie, nie mam czasu na przyprawianie. Dobra, przyprawić to ja się będę miał ból głowy, kurde bela. Dobra, tak, i czerwona wstała. Też my nie damy rady, proszę. No nichuja nie damy rady. Nie mam już czerwonej papryki. No, problem. Dobra, zwykłe donery. Dobra, noszę. Proszę doner. Dobra, next. Proszę doner. Dobra, rosołek jeszcze. I doner z frytkami. Już idę z rosołkiem. Dobrze. Łódka ktoś chce. O, dobrze, już niosę. Ej, gry się wypalił. Niech się pali! Wypalił się brykiet, wrzuć brykiet, brykiet! Już. No, doner się kończy. Czekaj, kto tam coś chciał? Tam to chcieli, dobrze. Dobra. Proszę, no nie no, denerwują się już. A, niech, wiesz. Już, spokojnie. Dobra. Daj pieniądze. 1200 za te skrzydełka nam dają! Jo pierdziele. To można się jednak trochę, wiesz, poświęcić. No, trochę tak. Proszę. Cebulka, co tam jeszcze? Chyba, żeś nie odpalił, no. O kurwa, to mięso mielone, spalone. Dobra, coś zdarza się. No zdarza się na kuchni takie, wiesz, przypadki. No, wypadki się zdarzają. Nie, że tak. Pewnie. Z rosołkiem. Cebulka pokrojona na talerz, o nie, ja nie, no, pierdziele, zaczynają się, kurcze, rosołowcy przyszli. Oj, co ty mówisz, zaczynają się rosołowcy. A, jeszcze mi się majonez skończył. Ajajaj, to jest najgorsze. A? Czemu te szaszłyki się nie robią, no? Kupcie się. Dobra. Ja wiem. O kurde, ile klientów. Pojebało wam się coś. Gdzie ten rosołowiec był? Nie wiem, no, ale cały czas chcą coś ode mnie, nie podoba mi się to. Nie lubię jak... Nie potrafię działać ale tak bardzo pod presją. Nawet nie jestem w stanie nadążyć, wiesz, jak mam dania gotowe, żeby je zanieść. No dosłownie. I weź to zrób im przy okazji jakieś danie jeszcze dodatkowo. No nie? O, te no. Utka, to trzeba dać akurat, bo to jest droga rzecz. Cebulę bym potrzebował. Cebulę? Już ci zaraz pokroję. No muszę najpierw zrobić. Czekaj. Rozumiem. Dobra, dwie cebule zostały tylko. Nie mam talerzy! Nie ma cebuli. Grażyna, kurde, się opieprzasz. Nie ma cebuli. Nie mam cebula. No nie ma ten, no nie ma chuja, no skrzydełka chce jeszcze. Doner chce jeszcze, ten, rosół chce jeszcze. Kurczaka chce jeszcze. Kurwa, no nic nie mamy, no idę do sklepu. Cebuli trzeba. No ja pierdolę, wszyscy krzyczą. Na nas. Dobrze, nie krzyczą. Dobra, biorę czerwoną paprykę i biorę cebulę. Dobra, dawaj mi to. Dobra, niosę. Przesyłka. A, wszyscy wychodzą wkurwieni. Ej, bo mi się tam pali! Co ci się pali? Pali ci się! Dzięki. Dobra, masz cebulę. Czekaj, cebulkę. Dobra, położę ci od razu, masz, położyłem ci na daniu. Dobra, a ktoś chce? Nikt nie chce. To chcą? Donera chcą. Donera. I dwa te moje, kurwa mać.
Dobra, nabijam już. Kurde, wsadzaj to do tego. No wsadzaj to do tego. Dobra, dwa te potrzebuję. Dwa czosnki. Jeden. Drugi. Jeszcze zielona papryka. Zielona papryka też mi się kończy, kurde bela. Dobra, wracamy. Ja ci powiem tak. Ja nic nie wiem. Mówisz? Dobra, bo chcę trzy skrzydełka, chcę skrzydełka, dwóch chcę skrzydełka. Dobra, jednym nie orze, jednym mąż. Dobra, pierdolę, nie kroję tego czosnku. Tam im nieskrojony. Szczerze i tak będą zadowoleni. Dobra, nie ma majonezu, samym keczupem będą mieli. Dobra, chuj, prawie zrobiona papryka, dobra, poczekam jeszcze chwilę. A nie, znalazłem. Dobra, dobra. Kto chciał to? Ty chcesz to, masz. Proszę, proszę. Dobra, 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 teraz talerz kolejny. Git, git, git. Teraz tak, zabieramy. Zabieramy i masz zabieramy. Cebulę, dobra. Masz cebulę, mam. Ktoś chciał jeszcze? Nie chcesz doner, dobra, masz doner. Zadowolony jest, dobrze. Masz fryta. Koks. Dobra. Kolejny, dobra, tak. Teraz trzeba no to. Nie ma, kurde, wypieprzać. I trzeba jest do tego. Jeszcze jeden doner, dobra. Już się robi. Pojebały ich. No nie, no nie mam tego wszystkiego, uspokójcie się ludzie. Już skrzydełek nie mam. Jedno jest pod szafką. Dobra, jeszcze czerwona papryka, dobra, to tutaj była czerwona. Zaraz. Miejsca miską. Czerwona papryka. No nie, no już wszyscy wychodzą, nawet nie wiem czego chcą. Ej, a jak dam jedno surowe skrzydełko, myślisz, że ktoś się zorientuje? Surowe skrzydełko? No. Nie, no co ty. Myślę, nie. I tak nam zapłacą przecież. No właśnie. A, masz cebulę? Nie mam. Dobra, idzie bez cebuli. A, rosół chce, już nie chce tego. No, już sobie poszedł. Rosół i doner. Drugi rosół. Dobra, rosołki będą. A. O kurde, dobra, nowy antrykot trzeba robić. Ale sraka. No weź, w ogóle tyle kurwa roboty jest cały czas. No nie ma chwili się... Żreć, dawaj żreć. Nie da się skupić po prostu. Pojebane to jest. A tutaj już jeszcze tylko antrykot został. Jeszcze ten, rosół, kurde. Kurwa, nożem do... Rosolaki, ty. Tym jebanym nożem do donera nie da się kroić tych Nie da się rzeczy, nic no. robić. Kurde, rosolaki przyszli znowu, ja pierdzielę. A ty masz bez cebuli, no trudno. Też dobra. Się cieszy. Zajebiście, niech się cieszy. Dobra. Dobra, nabijamy. Rosolaka muszę odtworzyć. Nabijamy. Dobra, teraz tak. Dwa razy. Kurwa, już nie mam zielonych papryk. Czosnek też już się kończy. Dobra. Sobie dam fryty, jedno łódko, nie mam więcej, sorry no. Jedno łódko. Jeszcze donera chcę, donera Ale... chcę. Donera? Nie mam nic donera, człowieku, frytków nie mam już nawet. No to nie A wiem. Nie, mam stare frytki, dobra. Daj mu samego donera, będzie zadowolony. No, dawaj tego donera tutaj, tego surowego dobra, nawet. Dobra, dobra. Spalone, cokolwiek. Dobra, dawaj mu, dawaj mu, dawaj mu. Dawaj, szybko, szybko, szybko. Tutaj, tutaj, tutaj. Masz, rej. O, zadowolona, dobrze. Dawaj. Rosolaki znowu, no ja no. pierdzielę. O kurde. Dobra, cebulę ci robię też na później. Jakbyś chciał. Wiesz co? Nie wiem, ja bez cebuli daję. I też dobra, są zadowoleni. Też są zadowoleni. Kepsa jednego chcą. Dobra, którego? Cienki. Dzięki. Zieloną papryką. Dobra, to mam. Oj, dobra, powiedzmy. Kurde, jeszcze stripsy jedne, łódka. Masz? Robią się. Robią się, dobra. A ja dam może surowe. Weź dać ci surowe, dobra, poczekaj, bo muszę wywalić te naczynia. A, bo ja frytków już nie mam. A masz ziemniaki? No właśnie u mnie już nie ma, ale... Nie ma? Mogę ci dać, czekaj. No, spokojnie. Tutaj? Nie, no tutaj były. A cebulę masz? Ziemniaki, 17 ziemniaków. Daj cebulę. Kroję. Cebulę? Tutaj masz na tym. O, nie zrobiła się, ale masz. Siemano, Grażyna, co tak przechodzisz tutaj? Masz surową cebulę, sorry. Trochę creepy jest ta Grażyna. No jest creepy, nic nie robi.
No, bardziej się mnie zastanawia, czemu przez ścianę przeszła i do mnie. Tutaj. No widzisz, ode mnie ucieka. Dobra, czego jeszcze chcę? Doner zwykły? Dobra, bez papryczki. Zdarza się. I szaszłyk jeszcze jeden. Kurde, trzy skrzydełka zostały tylko. Fucken. Zadowolony jest, dobra, masz tutaj. Dobra, wszyscy dobra, zamykamy już. Dobra, koniec tego dobrego biznesu. Ja pierdzielę, ale się zesrałem, nie? O! O kurde, belka. Nienormalni ludzie! O. Już, najedzeni, wypieprzać stąd. Najedzeni to do domu. Dobra, pokroicie jeszcze fryty. Dzień się zakończył, no i dobrze. O kurde. Dobra, masz fryty, dwa jeszcze. Jedne fryty, drugie fryty. Dobra, plaster antrykotu, to zostawiam. Dorobię resztę szaszłyków. Dobra, póki się jeszcze żarzy, to wrzucę. Masz do wymieszania. Dobra. Ja pierdolę, jaki zapierdol. Dwie godziny strasznie. Już nagrywam. Straszne. Myślisz, żeby wrzucić dwugodzinny odcinek? Myślisz, że to będzie dobry pomysł? Nie zaprzeczam. To może ale być nie potwierdzam. Dobra. Obtaczamy. Już nie możecie, cudnie. Widzowie, nie możecie przychodzić. Uspokójcie się troszeczkę. Ktoś się pakuje już? No próbuję się wpakować. Kurde, ludzie. My tu jesteśmy uzbrojeni. No. No znamy to jako włamanie. Dokładnie. Będziemy strzelać. Oczywiście pociskami na kulki. Ze skrzydełek. Ze skrzydełek. Ja innych pocisków nie mam, jedynie jeszcze frytkami mogę rzucać. Ja mogę jeszcze żartem. Ale moje frytki są... no, są ostre. Mówisz? Jak dodam chili. Grażyna umie MMA, no. Grażyna całe życie MMA trenowała. Dlatego taka, wiesz, cicho ciemna, nie? No, no. Taka jest Grażynka. Ona się ceni, dlatego ciebie odrzuciła. A, w sumie. Teraz rozumiem, nie mam pretensji. No, bo żeś przyszedł, kurde, z tym, z szampanem, kurwa, czy innym piwem, to się nie dziw, to ona takimi gardzi. Ej, szampana nie lubi? No proszę cię. Nie no, lubi, co prawda, ale... Doratu z Biedronki, ale no zawsze. Ale przed pracą? Nie no, Dorato jest akurat zajebiste. No, z Biedronki, dobre. No dobre, dobre. Dobra, schowam sobie do miski, bo nie mam gdzie tego dać. Nie, wysypały mi się. Na ziemię. Kurde. Nic, po prostu czekaj, schowaj do lodówki, tak o. 5 sekund nie leżą jeszcze. Dobrze jest. Czekaj, kurde, gdzie jest to? A tutaj to siedzi w tym, dobra. Dobra, na ziemię ląduje. Nie no, do lodówki schowaj. No, schowam, chowam. Dobrze, dobrze. Tylko musiałem na ziemię wyrzucić. Tu jeszcze masz trochę tych skrzydełek. No to chodź do nas, Gabor. Gdzie to lata? Kurde, Gabor, zamiast nam pomóc tutaj, no, ja nie wiem. Dopiero przyszedł, kurde. Przyszedł. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, kurde. No, by się przydał, kurde, no, byś trochę nam pomógł. No, ja się domyślałem, żeby sobie nie dajecie rady. No, kurde. Aj, spokój. A że my sobie nie dajemy rady, to mało powiedziane jest. Aż obczaję tą gierkę, ten kebab chief. No, nie wiem, czy zadowoleni niektórzy wychodzili. No, niektórzy. No, ej, nie, nie dogodzisz każdemu. No, większość myślę, że była zadowolona, no, co najmniej 40%. Tak, tak. No, no. Co najmniej. Forty. Kebab Chiefs. Restaurant Simulator. Frety. Krzydełka. A, nie mam już. No dobra, i tak kończymy. O, dobra, wystarczy tego dobrego. Ej, pali mi się skrzydełko w lodówce. A, już nie, dobra. Fajnie. Jebana lodówka, no. Tak miało być. A faworyzujecie influ i dajecie większe porcje? No kurwa! Trzeba zrobić dobrą reklamę! Dokładnie.
Ja sobie requestnę tą waszą gierkę, bo jej mi coś tam mówił, że potrzebujecie wsparcia. No, masz spróbować requestować, zobaczymy, czy dostaniesz następny raz. No jak nie, to 36 zł kosztuje, na przecence jest. A dzisiaj się, nie wiem, czy nie kończy się dzisiaj, ta, przeceny. Weź mnie nie strasz, człowieku. 11 lipca, gościu. A, 11. Napędzasz hejt. Dobra, czy wszystko jest schowane? Jaja nie są schowane. Dobra, chowaj wszystko. A jaja nie muszą być w lodówce chyba. No ja mówię o tym. A, nieważne. No nie ma, znaczy nie trzeba w lodówce. A w sklepie jest w lodówce, jak... nie jest w lodówce. Ale jak wylatają jaja, to trzeba je schować, tak? Jak się otworzą, to tak. To wypadało. Otworzą, no jak wylecą, no. Jeszcze giga update do tego wpadł. To drag dealera, i nie wiem, czy patrzyłeś. O, a co dodali? DLSS. O kurde, 600 mega, nie, tam kilka rzeczy takich hotfixowych. Nie, że zawartość, tylko optymalizacja. Płać długi, tak. No. Dobra. No za Grażynę płacimy. No, ta Grażyna, kurwa, zabiera nam pieniądze. Ale umiemy, ma, to się zwraca. O kurde, pa jak levele się zwiększają. Wow, ile tego? 22 tysiące zarobione. 28 dań, 22 tysiące, ja pierdziel, ale bogactwo. Nowy przepis. Dobra, kończymy. Oj tak.